To jest też piękne właśnie, że my możemy działać na swój sposób, pod warunkiem oczywiście, że też akceptujemy te różności. No bo gdyby każdy działał według jakichś schematów i nie mógł, nie mógł pokazać tej swojej niezależności, no to dusiłby się. Bogna, bardzo chciałabym Ci podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w moim programie. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest superbohaterem, bądź superbohaterką ze swoim unikalnym zestawem supermocy. I właśnie cały szkopuł w tym, aby te nasze supermoce precyzyjnie nazwać, no i świadomie ich używać. I właśnie o Twoich supermocach będziemy dziś rozmawiać. Będziemy także rozmawiać o tym, w jaki sposób zarządzasz tym, co w Tobie nie jest aż tak mocne. Jak podchodzisz do Twoich słabszych stron. A jeszcze do tego zapytam, czy drabina, po której teraz się wspinasz, jest rzeczywiście przystawiona do ściany, na którą warto się wspinać? I nie przedłużając, zadam Ci takie pierwsze pytanie, które zadaję każdemu gościowi, każdej rozmówczyni. No Bogna, powiedz nam, co jest twoją supermocą? Okej, okay, jeżeli chodzi o moją supermoc, to myślę, że zdecydowanie jest to, że działam w sposób taki zdeterminowany i sumienny i jeśli mam jakiś cel w głowie, to zawsze staram się do niego dążyć. Staram się nie poddawać, tylko iść do celu. Oczywiście nie po trupach, ale staram się e, pnąć do przodu i za cokolwiek bym się nie zabierała, to ważne jest dla mnie to, aby zadbać o wysoką jakość. Ja bardzo dbam o szczegóły, wykonuję wszystko bardzo starannie, więc można liczyć na to, że zadania, jakie wykonuję, przygotowuję je z taką największą starannością. Potwierdzam, bo wielokrotnie Cię, Bogna, widziałam w akcji, no i zaraz będziemy o tym jeszcze więcej mówić, no ale chciałabym też prosić, żebyś przedstawiła się naszym odbiorcom i odbiorczyniom, bo jeszcze nie wiedzą pewnie, czym się zajmujesz, więc chciałabym, żebyś powiedziała o tym trochę więcej oraz, i to dużo ważniejsza część tego pytania, w jaki sposób tę supermoc, o której wspomniałaś, wykorzystujesz na co dzień? Mm -hmm. Dobrze, więc ja jestem trenerką języków obcych. Pomagam dorosłym, głównie kobietom, bo raczej współpracuję z kobietami. Pomagam im swobodnie, pewnie, bez stresu, bez kompleksów komunikować się w obcych językach, zwłaszcza w języku angielskim, ponieważ na nim aktualnie się koncentruję. Wcześniej też uczyłam francuskiego i polskiego jako obcego. I jeżeli chodzi o to, jak wykorzystuję tą moją supermoc, to klientki, które ze mną współpracują, to mogą zawsze liczyć na to, że wszelkie zadania, które im przygotuję, one są, są bardzo przemyślane. Ja wszystko dokładnie analizuję. Na przykład, w programie mentoringowym BOMBA mam taki program dziesięciotygodniowy. Przepraszam, 12 tygodniowy, bo dziesięciotygodniowy to jest taki drugi program. Rozgadaj się po angielsku, a program Bomba to jest taki program typowy na mówienie. To znaczy, koncentrujemy się głównie tutaj na mówieniu, na rozgadaniu się. I ja bardzo mm, tak dokładnie analizuję nagrania, które wysyłają mi kursantki, ponieważ tam mamy bardzo dużo ćwiczeń na mówienie, praktycznie codziennie. Trzeba wykonać jakieś ćwiczenie na mówienie, trzeba się nagrać i ja to dokładnie analizuję, potem przygotowuję raport, który jest też bardzo szczegółowy. Staram się wychwycić wszystkie, no, nawet najmniejsze błędy, jeżeli chodzi o wymowę, jeżeli chodzi o gramatykę, o słownictwo, ponieważ zależy mi, aby te moje kursantki mówiły jeszcze lepiej, aby miały dobrą wymowę, aby się nie stresowały, no aby mówiły coraz lepiej. Mm -hmm. A możesz powiedzieć troszkę więcej o tym drugim programie yy, Rozgadaj się w 10 tygodni. Ja pytam dlatego, że słuchając Ciebie to... Pierwsza moja myśl była taka, o, gdybym ja miała taką nauczycielkę w szkole, która kładłaby po pierwsze nacisk na mówienie, po drugie nie odstraszałaby mnie, tylko pomagałaby mi prze, wiesz, tak, przejść, właśnie przełamać tą swoją barierę językową, no to uniknęłabym wielu problemów i kompleksów. No, mierzę się do dzisiaj, powiem szczerze, chociaż mieszkam za granicą, z pewnymi kompleksami związanymi właśnie z, na przykład z wymową w języku angielskim. No i właśnie, co w tym programie? Rozgada się w 10 tygodni, robicie i w jaki sposób można się rzeczywiście rozgadać w 10 tygodni. Tak, to jest też program, który się koncentruje bardzo mocno na mówieniu i na wymowie. Dlatego, że wymowa no, jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o mówienie. Wiele osób nie wymawia w prawidłowy sposób i nawet nie zdaje sobie sprawy, że wymawia źle. A prawda jest taka, że jeżeli się pomylimy w wymowie, to możemy przekazać jakąś inną informację. Niekiedy nawet kogoś obrazić, więc warto pracować nad tą wymową. I ten program Rozgadaj się w 10 tygodni polega na tym, że my pracujemy na wykładach TED Talks. Tak, tak. Właśnie chciałam mhm. e, e, też dopytać, e, właśnie w kontekście Twojej supermocy, czyli to wymaga od ciebie takiego głębokiego researchu, prawda? Takiego tak, szukania tak. tych materiałów, ciekawostek. Tak, bo staram się, żeby właśnie te materiały były nie tylko ciekawe, ale takie inspirujące, aby one były przede wszystkim autentyczne, żeby ten język był taki naturalny, nie książkowy, nie podręcznikowy, bo wiele osób też mówi po angielsku i wydaje mi się, że no mówią w miarę dobrze, ale ten język nie brzmi naturalnie. Jest trochę taki sztuczny, właśnie podręcznikowy, a kiedy opieramy się na naturalnych, autentycznych materiałach, to wtedy brzmimy bardziej jak native speakerzy. Dlatego ja właśnie korzystam z tych wykładów TED Talks. Ja też bardzo lubię rozwój osobisty i możemy nauczyć się wielu rzeczy z tych wykładów i one są wszystkie według mnie bardzo, bardzo interesujące, inspirujące i my nie tylko mówimy po angielsku, czyli, czyli rozwijamy tę umiejętność mówienia, ale też dowiadujemy się ciekawych rzeczy o świecie, e, nabywamy takich nowych umiejętności, na przykład umiejętność e, przedstawiania, prezentacji. E, no więc pomyślałam, że właśnie opieranie się na tych wykładach TEDx, bo ja jestem wielką fanką tych wykładów TEDx, jest świetnym pomysłem, i to jest coś innego, bo no nie wiem, czy na rynku jest taki kurs, w którym właśnie opieramy się wyłącznie o te wykłady TED Talks. Jeszcze teraz przypomina mi się, że przecież masz kolejny projekt, jest to Twój kanał na YouTube. Czy możesz nam powiedzieć, jak się nazywa Twój kanał? No i gdzie ta determinacja jest tam obecna, no bo chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że gdy wchodzimy w jakiś kanał nowy, no to trzeba nie lada systematyczności, żeby, no żeby go utrzymać, żeby cały czas produkować nowe treści. Tak, no to jest projekt, który zaczęłam dokładnie 3 lata temu. 10 marca minie, no jak opublikujemy ten wywiad, to już 3 lata miną, bo pierwszy odcinek się pojawił dokładnie 10 marca 2019 roku. No i dlaczego w ogóle powstał ten kanał? Bardzo zależało mi na tym, aby pomagać ludziom. Na szerszą skalę, ponieważ ja wtedy pracowałam z osobami jeden na jeden, a chciałam pomagać większej ilości osób. No i założyłam ten kanał, pomimo że ja bardzo bałam się kamery, nie czułam się komfortowo, ale pomyślałam, że no, to będzie dobry sposób na to, aby czegoś ludziom, czegoś ludzi nauczyć. No i założyłam właśnie kanał Lingua Film, nazywa się Lingua Fil. Lingua, tak jak y, języki, no i fil. Y, y, aby pokazać, że ja te języki uwielbiam. No i na kanale jest ponad 100 odcinków. Publikuję w miarę systematycznie. Na początku odcinki pojawiały się raz w tygodniu. To było do, dla mnie dosyć wymagające. Potem się one pojawiały raz na dwa tygodnie, ale ciekawa rzecz, teraz tak sobie przypomniałam, że na samym początku, jak zaczęłam właśnie kanał na YouTube, to było w marcu. W maju, w maju? Nie, jeszcze w kwietniu przeprowadziliśmy się do Belgii na dwa miesiące. I ja wtedy rozkminiałam, jak ja będę się nagrywać. No bo ani nie, nie wezmę ze sobą softboxów, oświetlenia. No i wyglądało to w ten sposób, że ja kiedy podróżowałam, nagrywałam odcinki. Na moim kanale są takie odcinki, które publikuje na przykład. Kiedy byłam w Amsterdamie, w Rotterdamie, pojechałam do Holandii, bo właśnie zależało mi na tym, żeby nie było tej przerwy, żeby była ta systematyczność, ta regularność. Ja jestem bardzo taka, podchodzę bardzo poważnie do tego, co robię. I nawet kiedy byłam w ciąży i już po porodzie, też nie robiłam sobie jakiejś większej przerwy, jeśli chodzi o publikację tych materiałów, no bo znowu, ja tak bardzo chciałam pomagać i przekazywać tę wiedzę. No to jest dla mnie tak ważne, że brakowało mi. No właśnie, Bogna, a jak sobie, jak sobie poradziłaś? No bo ja sobie to wyobrażam tak, że dziecko się co chwilę budzi, tu jakaś drzemka, tu karmienie, tu coś tam, podzielisz się Twoim patentem z innymi mamami. O tak. No właśnie, to jest ciekawe, bo wiele osób mówi, no ja nie mam czasu nagrywać, nie mam kiedy nagrywać. I ja pamiętam doskonale, to był wrzesień, czyli moje dziecko miało trochę ponad miesiąc. Wróciłam właśnie do nagrywania, no i wyglądało to tak, że dziecko mi spało, no a ja po prostu nagrywałam w drugim pokoju. No i oczywiście dochodziło do takich sytuacji, że dziecko się budziło, bo ono też nie miało jakichś dużych drzemek, więc ja po prostu przerywałam, musiałam zrobić przerwę na karmienie, no i dalej. Przechodziłam do tego nagrywania, i to było trochę frustrujące, dlatego że ja nie mogłam nagrywać ciągiem, tylko tak na raty. No i to mnie frustrowało, dlatego w pewnym momencie postanowiłam, że będę nagrywać w sobotę. Wyślę dziecko na spacer, a ja po prostu będę nagrywać w sobotę. No i to się fajnie u mnie sprawdziło, dlatego że miałam spokój i wiedziałam, że ok, mam godzinę czy dwie na nagrywanie, jest, um, nie ma nikogo dookoła, dziecko nie będzie mi płakać, no więc to było świetne rozwiązanie. Przypomina mi się, że niedawno widziałam też u ciebie takie ciekawe, e, krótkie filmiki i pomyślałam sobie, wow, Bogna weszła w ten fajny nowy trend e, tiktokowych nagrań, gdyż bardzo wiele biznesów teraz właśnie na tiktoku też e, się rozwija. To też chyba wymaga od ciebie nie dość, że systematyczności pewnej, to m, sama wspomniałaś, że niezbyt ka z kamerą jesteś zaprzyjaźniona, to też e, no, uczenia się nowych rzeczy. Powiesz coś więcej? Tak, no założyłam konto na TikToku, pomimo że na początku bardzo się wzbraniałam, bo wydawało mi się, że ten TikTok to jest taka platforma dla dzieci, dla młodzieży, tam są tańce, e, śmiechy i tak dalej, ale obejrzałam jedno szkolenie. No i znowu, jako że bardzo lubię się uczyć e, i bardzo interesuje mnie to, co się dzieje, e, to e, no właśnie na tym szkoleniu dziewczyna m, omawiała TikToka dla biznesu. I Zdałam sobie sprawę, że ten TikTok jest świetnym rozwiązaniem też dla biznesu. No i postanowiłam otworzyć, znaczy założyć konto, to było na początku stycznia. No i od tej pory może nie publikuję tak bardzo często, bo na TikToku podobno najlepiej publikować raz, nawet trzy razy dziennie. Ja się staram publikować wiarę regularnie, ale nie jest to jakaś taka duża częstotliwość, też jest to dla mnie nowa platforma. No, ale działam. Ostatnie moje nagranie opublikowałam w zeszły czwartek. W tym tygodniu też pojawi się nowe nagranie, więc no, działam w miarę regularnie. Bardzo Ci dziękuję za te przykłady. No, jak widzimy, tworzysz własne programy, jesteś obecna w kilku mediach społecznościowych. Ja chciałam też dopytać Ciebie o Twoją ścianę, czyli o Twoją drogę do miejsca, w którym jesteś teraz. Ja często powtarzam, posiłkując się kowajowską metaforą drabiny, że wielu z nas wspina się na jakąś drabinę, wspina, wspina, no tylko po to, żeby dostrzec, że ta drabina nie była oparta o odpowiednią ścianę. No i bierzemy tą drabinę pod pachę i przestawiamy od ściany do ściany. Chciałam zapytać o takie punkty zwrotne w Twojej karierze. Jak to się stało, że zostałaś trenerką języków obcych? Czy to już w dzieciństwie gdzieś te języki, czy chęć do nauki były u Ciebie obecne? Jakbyś tak w kilku punktach opowiedziała nam swoją historię, no bo teraz wiemy, że prowadzisz własną działalność gospodarczą. Czy zawsze chciałaś ją prowadzić? Dobra, no to zacznijmy od początku, to będzie chyba dosyć długi taki, długa wypowiedź. Jak to się w ogóle zaczęło? Ja odkąd pamiętam, od dziecka uwielbiałam się uczyć i bardzo pasjonowały mnie języki obce, zwłaszcza język angielski. To odkąd pamiętam, jako mała dziewczynka kupowałam sobie jakieś materiały do nauki, spędzałam bardzo dużo czasu na nauce tego języka, wyobrażałam sobie też, że jestem nauczycielką i tłumaczę jakieś zagadnienia, kupowałam takie książeczki. E, już nie pamiętam, jak e, nazywałaś taka jedna książeczka, to były takie testy <gry> i wyobrażałam sobie, że właśnie robię test, no i tam oceniam, tak? No i e, ja sama ten test robiłam i potem dawałam sobie oceny, więc to uczenie się, nauczanie też innych, bo mówię, jakby od dziecka lub, lubiłam bawić się w nauczycielkę, zawsze to było mocno we mnie obecne. No więc, takim naturalnym dla mnie, naturalną ścieżką były studia filologiczne. Wybrałam filologię angielską ze specjalnością nauczycielską. No bo właśnie, z jednej strony języki, a z drugiej bardzo chciałam uczyć. Potem się okazało, że niekoniecznie w szkole, no ale jeszcze tego nie wiedziałam, bo najpierw musimy czegoś spróbować, żeby się przekonać, prawda? No i miałam oczywiście praktyki w szkole. I ja już na tych praktykach widziałam, że nauczanie w szkole to nie jest coś dla mnie. I publika, jaka tam jest, no też nie jest dla mnie odpowiednia. Ja nie za bardzo chciałam uczyć dzieci, młodzież, no ale robiłam te praktyki. Potem przeprowadziłam się do Francji, ponieważ mój partner jest z Francji, więc po... Licencjacie. Przeprowadziłam się do Francji. We Francji kończyłam, znaczy zrobiłam studia magisterskie też ze specjalnością nauczycielską, i tam próbowałam stać się nauczycielką. Myślałam, że będzie to wyglądać troszkę inaczej niż w Polsce, no ale okazało się, że to podejście do nauczania. Jest praktycznie identyczne i ogólnie w Europie, oprócz oczywiście tych krajów typu Finlandia, wygląda podobnie. Nie koncentrujemy się bardzo na mówieniu. Ja, jak y, chciałam wprowadzać takie moje metody, czyli uczenie angielskiego z y, wykorzystaniem tylko języka angielskiego, a nie języka na przykład francuskiego we Francji no to mnie się wydawało, że to jest świetny pomysł, prawda? No bo jesteśmy zanurzeni w języku. No ale nie spotkało się to z jakimś takim z jakąś większą taką aprobatą ze strony superwizorki mojej, bo ona stwierdziła, że takie kwestie jak na przykład gramatyka, no tego nie można nauczać po angielsku, bo dzieci to w sumie to już to nie były takie dzieci bo oni mieli tak 13, 14, 15 lat. Oni nie są w stanie zrozumieć angielskiej gramatyki po angielsku. A przepraszam, tu od razu dopytam o taką tak. rzecz. No bo tak stereotypowo mówimy często o tym, że Francuzi mają problem z językiem angielskim. Jaka jest twoja opinia na ten temat i wiedza? Tak. No problem tutaj polega głównie na tym, że oni bardzo dużo piszą, skupiają się na Pisaniu i rzeczywiście, kiedy oni piszą, to wszystko jest ładne, tak? Ładne zdania, e, takie nawet kwieciste, no ale gorzej z mówieniem. I mają duży problem z wymową, bo tam chociażby no, jest taki problem, że nie wymawiają H <laughs> albo wstawiają H tam, gdzie nie trzeba. No, no właśnie, to tutaj tak dopytałam, bo też miałam przyjemność współpracy z Francuzami. Rzeczywiście, no bardzo im się trudno mówiło w języku angielskim, świetnie pisali prace zaliczeniowe, natomiast w towarzystwie już przechodzili na język francuski bardzo często. Tak. No a teraz chciałam wrócić jeszcze i dopytać ciebie, gdzie studiowałaś konkretnie, na jakiej uczelni? I czy to było takie hopshiub, czy to wymagało od ciebie, no bo to jednak inny kraj. Jakbyś troszeczkę więcej właśnie o tym czasie studiów, opisaniu pracy magisterskiej też może nam powiedziała. No tutaj właśnie też pojawi się ten aspekt determinacji. Dlatego, że ja jak się przeprowadziłam do Francji, ja chciałam od razu oczywiście dostać się na studia magisterskie. No ale to nie jest właśnie takie Hopsiub, trzeba znać język francuski, no bo nie ma możliwości jakby studiowania angielskiego bez znajomości francuskiego. No niestety, to nie ma takiej opcji, więc ja zaczęłam się uczyć francuskiego tam na uniwersytecie, dostałam się na, na uniwersytet, jakby uczyłam się od początku, od podstaw, no ale ja miałam tak dużą determinację, żeby się szybko nauczyć tego języka, że spędziłam bardzo dużo czasu poza uczelnią na nauce, no i doszło do tego, że już po dwóch latach doszłam do poziomu C. W sumie już po pierwszym roku zaproponowano mi to, żebym zamiast pójść na rok drugi, poszła na rok trzeci, bo ten poziom mój jest już wysoki. No i właśnie po na drugim, znaczy, na tym trzecim roku, ale na drugim roku uczenia się francuskiego, zdałam taki test na poziom. Tam mi wyszedł poziom C1. Super, dostałam się na to był Instytut Katolicki w Tuluzie, no i teraz tak. Ja chyba lubię sobie komplikować życie, bo mogłam pójść na uniwersytet. Tam, gdzie uczyłam się francuskiego, tam mogłam też robić studia magisterskie, z tym, że musiałam pójść na rok, na trzeci rok. Nie mogłam jakby od razu iść na magisterskie, tylko na ten trzeci rok. I ja sobie pomyślałam, nie, nie, nie. To ja chcę od razu na te magisterskie. No i wybrałam się na ten właśnie Instytut Katolicki, ale instytuty katolickie we Francji, bo to są uczelnie prywatne, one mają dosyć dobry poziom, bo one są takie bardziej prestiżowe. No i trzeba się bardziej tam przyłożyć do nauki. No i zaczęłam te studia, okazało się, że mam jedną, Osobą z jedyną w sumie, osobą z spoza Francji, też to wynikało z tego, że ja wybrałam studia, to jest nauczanie angielskiego w szkołach, w szkole ponadpodstawowej. No i tam się też zdaje taki konkurs na nauczyciela. Więc. Kto robi te studia? No, Francuzi głównie, tak, albo osoby, które naprawdę mają bardzo dobry poziom, dlatego że tam jest tak naprawdę więcej tego francuskiego niż angielskiego. Ja tego nie wiedziałam, okazało się na studiach. No i studiowałam ten, ten angielski, jakby z francuskim. Też mocno pracowałam wtedy nad właśnie językiem francuskim, bo pisałam pracę po francusku i Właśnie. <laughs> jako, że na tych, podczas tych praktyk zrozumiałam, że jednak nauczanie w szkole ponadgimnazjalnej, ponad podstawowej, przepraszam, to nie jest coś dla mnie, ale bardzo interesuje mnie, um, jak to powiedzieć um, no, taki lisek. Harry Sergi pewnie praca bardziej z dorosłymi, tak, nie? Tak, tak. I ja jak pisałam pracę magisterską, ja się tak w nią zagłębiłam, bo bardzo temat mnie interesował. E, czytałam dużo publikacji na ten temat. No w ogóle tak się po prostu zagłębiłam, że troszkę odłożyłam na bok to przygotowanie do konkursu. E, no i ta moja praca wykraczała poza jakby ramy tej pracy magisterskiej i mogłam wtedy robić doktorat. Ona była dosyć dobra. I nawet powiedziano mi, że to już jest w sumie jakby początek pracy doktorskiej i ona jest dosyć innowacyjna. No Dlatego właśnie, ja sobie ja... tak pomyślałam, że mm -hmm. to taki mini doktorat napisałaś. Tak, no tak. <laughs> I on no to była dosyć długa publikacja, bo tam sama ta pierwsza część, czyli bez tych badań, bez analizy, no to było na nie wiem, prawie, ojej, nie wiem, 200 stron. To ja tak dopytam, bo mi nie daje to spokoju, to jakbyś tylko w jednym zdaniu mm -hmm. powiedziała. Co badałaś, co było przedmiotem Twoich badań? To było, jak zachęcić uczniów do mówienia po angielsku z wykorzystaniem tekstów literackich. Ja tam się zajmowałam kółkami literackimi. Te kółka literackie są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Europie niekoniecznie i to, wygląda, to polega na tym, że uczniowie wybierają jakąś książkę i każdy ma jakąś rolę. I na przykład jedna osoba zajmuje się, nie wiem, na przykład bardziej patrzy na, na zachowanie jakiegoś, jakiegoś charakteru, druga osoba na coś innego, każdy ma jakąś rolę, jakby patrzy na coś innego. No i to się świetnie sprawdziło podczas, podczas badań, dlatego że ja. Kiedy miałam te praktyki w szkole właśnie, to zaproponowałam tej mojej superwizorce wprowadzenie tych kółek i ja raz w tygodniu mogłam właśnie prowadzić te kółka literackie, to się świetnie sprawdziło. Wiele, wielu uczniów mówiło, że właśnie bardzo polepszyło, polepszyło ten angielski także mówiony, bo trzeba było dyskutować na, na temat tej książki i nawet było takim moim marzeniem założenie szkoły językowej, w której wprowadzimy właśnie takie kółka literackie i będziemy dyskutować na podstawie różnych, wokół różnych książek. Właśnie, Bogna, świetnie, że o tym wspominasz, bo y, ty w zasadzie, tak zażartuję, a może nie zażartuję, no bo tak jest, prowadzisz własną szkołę językową, tylko online. I chciałam zapytać, żebyś powiedziała nam teraz tak, dobra, powiedziałaś o studiach, powiedziałaś o tym, że zawsze te języki były ci bliskie, no ale to tak od razu założyłaś własną firmę, czy przedtem też gdzieś pracowałaś, może pracowałaś na jakimś etacie? Powiedz nam więcej. Tak, no nie od samego początku y, założyłam własną firmę. Ja też nie wiedziałam, czy własna firma jest dla mnie. Moją pierwszą pracą była praca na recepcji w hotelu i wybrałam tę pracę, dlatego że właśnie miałam wtedy robić doktorat, a w hotelu miałam pracować w ciągu dnia, ale też podczas weekendów i niekiedy w nocy. Więc sobie tak wymyśliłam, że to jest fajna praca do tego, aby właśnie Móc pisać ten, ten doktorat właśnie podczas weekendów, czy, czy um, podczas tej nocnej zmiany, no bo wiadomo jest cisza i tak dalej. I to była taka moja pierwsza praca. Um, no, ale właśnie, jako że ja jestem osobą, która chce się rozwijać i czuję, kiedy ja czuję, że właśnie nie mam możliwości rozwoju, nie uczę się już nowych rzeczy, no to to zaczyna mi bardzo doskwierać. I pomimo, że dosyć dobrze była płatna ta praca, to też wynikało z tego, że właśnie były te zmiany nocne i tak dalej, to zrezygnowałam, zwolniłam się z pracy, no i zaczęłam kolejną pracę. I to była praca jako animatorka. Dawałam też lekcję angielskiego w szkole, w szkole podstawowej. I znowu, na początku fajnie, tak, bo miałam um, kontakt z dziećmi, mogłam też uczyć angielskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie, i to jest często u mnie, no, miałam takie wrażenie, że jakby nie rozwijam się. Jeśli też um, uczymy, kiedy uczymy dzieci, no to. I często jest tak, że mamy taki regres. Nie idziemy do przodu, bo ten poziom też zostaje dosyć niski. Tak. No i zrozumiałam, że moją ścieżką rozwoju będzie nauczanie osób dorosłych. A to jeszcze cię dopytam, bo teraz tak. właśnie powiesz nam, że, że, że jak tam zaczęłaś tą pracę, swoją działalność gospodarczą. Natomiast zaciekawił mnie ten wątek Twoich prac niezwiązanych już tak koniecznie, prawda, z językiem, czyli praca w hotelu, czy też praca animatorki już była związana. Natomiast mimo... A w hotelu wszystko... też była związana, bo tam też angielski, francuski. No właśnie, natomiast no to nie były prace takie powiedzmy wymarzone. Tak. Natomiast Często mówię do, do moich kursantów czy też klientów, że mamy taką tendencję, aby prace, których tak nie do końca mm, akceptowaliśmy, których nie lubiliśmy, tak wypierać i mówić, a one by takie były B. Natomiast z każdej z nich uczymy się czegoś ciekawego. Każda z nich przynosi nam nowe doświadczenia. Czego ciebie te prace nauczyły, w czym ci pomogły? No, na przykład, praca w hotelu. <laughs> Co mi dała? Ja zrozumiałam, czego nie chcę robić w życiu. To znaczy. Zauważyłam, że bardzo trudno jest mi w takich sytuacjach, gdzie mm, muszę pracować w grupie, ponieważ pracując w hotelu, no nie jesteśmy sami, prawda? Jest dyrektor hotelu, są panie, które sprzątają. No, trzeba współpracować, i ja zauważyłam, że no, ciężko jednak u mnie z tą współpracą. Ale to, co mi się podobało w hotelu, to to, że właśnie mogłam wykorzystać ten język angielski, bo też dużo było osób spoza Francji, przyjeżdżały osoby na przykład ze Stanów Zjednoczonych, więc to było fajne też stosować ten język w praktyce. I podobało mi się to, że na początku uczyłam się takich rzeczy no nowych, czyli na przykład. Programu do obsługi hotelowej. Uczyłam się wystawiania faktur. Ja jestem osobą, która uwielbia się uczyć, i tak naprawdę, nieważne czego ja się uczę, jeśli to jest coś nowego, to ja się tym mega ekscytuję. Więc na samym, ja na samym początku, pamiętam, robiłam notatki, ekscytowałam się ogromnie tym, tylko właśnie potem, jak już przyszła ta rutyna, no to było gorzej. Ja też nie lubię rutyny. To jest, jeśli chodzi o pracę w hotelu, a znowu w, w pracę w szkole, no to zrozumiałam, że jednak, Uczenie dzieci, ogólnie praca z osobami w wieku, powiedziałabym tak, no do 12 roku życia, nawet do 18 roku życia to nie jest coś dla mnie. Ja po prostu uwielbiam pracować z osobami dorosłymi. To jest całkowicie inna relacja. Jesteśmy tak naprawdę partnerami w tym. Ja też nie potrafię no bo jeżeli uczymy na przykład w szkole podstawowej, w gimnazjum czy w liceum, no to musi być ten autorytet. Ja, ja kiedy uczę, to jest bardziej na zasadzie partnerstwa. My Myślę, że pracujemy. Nawet że do tego wątku wrócimy przy okazji Twoich wartości, Dobra. bo rzeczywiście u Ciebie tak ważne jest to partnerstwo i równość będziemy o tym mówić też potem, jeżeli nie zapomnimy, bo Dobra, dużo tak. tych wątków nam się Masz tutaj rację, tak. prawda przewija, dlatego przejdźmy już właśnie do tych konkretnych decyzji o własnej firmie. Co się stało potem? O, właśnie. Bardzo dobre pytanie. No, kiedy zrozumiałam, że właśnie nie chcę pracować w szkole, to nie jest dla mnie, bo tam też jest dużo takich rzeczy administracyjnych, chcę pracować z osłami dorosłymi, no to jak zaczęłam to rozkminiać, to zrozumiałam, że muszę, znaczy muszę, bardzo chcę, ale należy założyć własną firmę. No nie ma innej opcji. Oczywiście można pracować, współpracować ze szkołą językową, no ale wtedy to jest też praca... Na podstawie umowy o zle, umowy zlecenie, czy też o współpracy. A ja też jestem taką osobą, która bardzo sobie ceni niezależność. Ja też chcę pracować na własnych zasadach. Nie lubię, jak ktoś mi tam dyktuje, że masz uczyć tak i tak. No więc pomyślałam to jeszcze było we Francji że założę własną firmę. I przez rok prowadziłam własną firmę, to nie było jeszcze nauczanie online. Ja wtedy współpracowałam z takim instytutem, który uczył osoby dorosłe. Ja tam uczyłam języka angielskiego. W pewnym momencie odkryłam online i też zaczęłam uczyć online. I kontynu kontynuowałam to nauczanie online też kiedy się przeprowadziłam z Francji do Wiednia. Dlatego że my też kilkakrotnie się przeprowadzaliśmy i Właśnie, najpierw się przeprowadziliśmy do Strasburga, potem do Wiednia. Ja kontynuowałam właśnie to nauczanie online i bardzo mi się to podobało, że właśnie mogę decydować o tym, jak ja uczę, na jakich zasadach, ale też nie muszę być w jednym miejscu. Ja mogę zmieniać miejsce zamieszkania i znowu to jest ta moja niezależność, i kontynuowałam te lekcje online. I kiedy już przyjechałam do Polski, to znaczy przeprowadziliśmy się do Polski, i to było w lipcu 2017 roku, zdecydowałam, już wtedy byłam pewna tego, że chcę założyć firmę, chcę założyć taką szkołę języków obcych online. I pamiętam, wtedy starałam się o dotację z Urzędu Pracy, przedstawiłam ten mój projekt, tam trzeba było przygotować plan biznesowy. No, i ta pani z Urzędu Pracy powiedziała mi, że mam marne szanse. Znaczy, tak nie powiedziała, ale <laughs> powiedziała mi, że będzie bardzo trudno, bo, okej, okay, nauczanie języków bardzo dobry pomysł. To jest przydatne, oczywiście, Unia Europejska, język angielski, tutaj francuski, prawda? Dwa najważniejsze języki Unii Europejskiej. No, ale online, no jak ja sobie to wyobrażam? No i ja wtedy musiałam y, dobrze to argumentować, pokazać, jak robię to technicznie. No i rzeczywiście. Ciężko było przekonać, tak? bo musiałam właśnie pokazać, jak to wygląda pod względem technicznym i tak dalej, i tak dalej. No ale dostałam te dotacje, założyłam tę szkołę, właśnie nauczanie angielskiego, francuskiego, jeszcze tam był polski dla obcokrajowców, online. No i to trwa do dzisiaj. Dzisiaj pracuję online. No, właśnie na koniec chciałam zapytać, bo to jest chyba najważniejsze pytanie: to gdzie ciebie w sieci znajdziemy? Gdzie ta szkoła się znajduje? Pod jakim adresem? E, znajduje się pod adresem bognazilińska.pl Brawo, brawo i dziękuję, bo twoją historią pokazałaś, że ta determinacja, nawet przy tym wiesz, w staraniu się o te, te dotacje unijne i tak dalej, jest niezwykle potrzebna, jest twoją niezwykłą supermocą i życzę każdemu twojemu klientowi, każdej twojej klientce, żeby się też im ta determinacja udzieliła, bo jestem pewna, że jak ktoś w twoje ręce wpadnie, to już naprawdę z tobą pójdzie od punktu A. Do punktu Z i jeszcze dalej, jeśli chce. No właśnie, Bogna, powiedziałaś kilkakrotnie, może nawet kilkanaście razy, lubię się rozwijać, lubię się rozwijać i lubię się uczyć tak. i tak dalej. I teraz właśnie m, m, chciałabym przejść do kolejnego pytania, no bo w trakcie Twojej drogi rozwojowej też spotkałyśmy się m, m, na takim gruncie profesjonalnym. Gdyż zainteresowało Cię badanie Disk 4D, o którym za chwilę więcej powiemy, to dla takiej osoby, która rozwija własny biznes, jest bardzo ważne badanie, no bo często zapominamy o tym, że to w jakim stanie jest nasz umysł, jakie mamy nastawienie, jaką mamy świadomość naszych supermocy, decyduje właśnie też o sukcesie naszej firmy. No i oczywiście też o różnych takich, no, o poprawieniu relacji w życiu prywatnym. Dla osób, które nie wiedzą, o czym ja teraz mówię, bo jeszcze nie słyszały o badaniu Disk 4D, chciałabym teraz pokrótce powiedzieć coś więcej. Wyobraźcie sobie, że człowiek jest jak taka góra lodowa, no i ta widoczna część góry lodowej. To są nasze zachowania. Czyli to na przykład jak się ktoś komunikuje, jaką ma energię, czy dużo gestykuluje, te wszystkie rzeczy najbardziej widoczne. W naszym modelu, o którym zaraz będziemy mówić, w badaniu psychometrycznym DISK 4D, jest to poziom disc. Troszeczkę pod poziomem wody mamy. Tak zwany model Teams, czyli to jest akronim, i pierwsze literki tego akronimu dotyczą pięciu różnych typów myślenia. Czyli my myślimy w różny sposób i mamy różne preferencje, jeżeli chodzi o zadania, które wybieramy. Potem troszeczkę głębiej, już tam, gdzie nie widać, pod wodą, mamy nasze wartości, poziom values. Coś, czego rzeczywiście u człowieka gołym okiem nie, nie dostrzeżemy. Możemy ewentualnie po długiej, długiej znajomości z kimś już y, dostrzegać pewne wartości. Czasami nawet sami nie jesteśmy w stanie naszych wartości ponazywać odpowiednio. No i całkiem już tam niziutko y, mamy baj, czyli nasze motywatory. Za chwilę te wszystkie wątki rozwiniemy. No ja właśnie chciałam rozpocząć od tego poziomu BY, czyli Behavioral Attitude Index. To jest poziom, który pomaga nam, znaczy zrozumienie właśnie tych naszych motywatorów, pomaga nam też zrozumieć, co nas tak naprawdę angażuje w pracy, co daje nam kopa do działania, co jakby jest tym właśnie motorkiem, który nas napędza i powoduje, że chce nam się pracować, chce nam się prowadzić biznes, chce nam się żyć. Bogna, co w Twoim badaniu mamy na pierwszych miejscach w Twoim wykresie dotyczącym baj? I chciałabym Cię poprosić też o to, żebyś powiedziała naszym odbiorcom, naszym słuchaczkom, również widzkom, widzom, no, co znaczą te motywatory, bo może nie wszyscy wiedzą, i żebyś podała nam też przykłady z Twojego życia, gdzie te motywatory zauważyłaś. No i podpowiem, że najczęściej te motywatory już w dzieciństwie. Widzimy. Tak, jeżeli chodzi o moje wewnętrzne motywatory, takie głębokie y, motywatory, to jest na pierwszym miejscu wiedza. To chyba słychać. I ja tak naprawdę odkąd pamiętam, uwielbiałam się uczyć, uwielbiałam się szkolić y, bardzo ważny jest dla mnie rozwój osobisty. I y, 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 tak naprawdę od dzieciństwa. Y, bardzo dużo czasu spędzałam na nauce i tak naprawdę na nauce czegokolwiek, bo mnie bardzo interesuje sam proces nauczania, uczenia się, niż rezultat. Czyli ja na przykład, jak chcę się nauczyć jakiegoś języka, to dla mnie jakby ten rezultat, że okej, okay, ja się go uczę, żeby się komunikować, nie jest taki bardzo ważny. Mnie pasjonuje sam ten proces, że ja odkrywam ten język, że się zagłębiam. Um, Pamiętam, że kiedy byłam dosyć mała, to często wydawałam jakieś tam kieszonkowe na jakieś książki, na repetytoria, pomoce naukowe. Nie kupowałam sobie na przykład, no nie wiem, jakiejś słodyczy, ale wolałam to wydać na książkę, zwłaszcza na książki do angielskiego, bo ja też nigdy nie korzystałam z korepetycji, a bardzo mi zależało na tym, żeby rozwinąć ten, ten język angielski. Bogna, wiesz, co bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym wątku, że proces Cię uczenia bardzo cieszył, bo ja też mam wiedzę tak bardzo wysoko. No i czasami nie było dla mnie istotne, czego ja się uczę, ważne, że się uczę. No, nie jest to zbyt praktyczne na co dzień, natomiast bardzo, bardzo mnie to cieszyło. I podam Ci taki przykład z mojego życia. Na studiach miałam czasami takie przedmioty, które kompletnie były dla mnie no, nieinteresujące. I aby siebie przekonać do uczenia się, no to sobie tak tłumaczyłam: Klaudia, no to jest takie ciekawe, to jest takie nowe, takie inne. I tak długo, słuchaj, uczyłam się, aż rzeczywiście, naprawdę, z ręką na sercu, ja czułam, że to mnie interesuje. Że to mi się tak podobało, że wow! No i nie będę już mówić, który przedmiot był takim najgorszym dla mnie przedmiotem. Natomiast yy, mój mąż bardzo podziwiał we mnie tę zdolność, że po prostu, wiesz, siadałam na tyłku i już. I właśnie teraz chciałam zapytać ciebie też, bo już bardzo dużo powiedziałaś o mm, tym motywatorze wiedza, o kolejny motywator, no bo powiedziałeś o tym, że kieszonkowe na książki przeznaczałaś, a ten drugi motywator się wiąże z pieniędzmi przecież. Tak, dokładnie. Czyli ekonomia. I e, no tak, właśnie na ja... czym polega? Ta ekonomia. Czyli co, co dla ciebie znaczy ten motywator ekonomia? E, znaczy to dla mnie, że ja potrzebuję zarabiać pieniądze w jakimś konkretnym celu. Czyli dla mnie pieniądze nie są celem samym w sobie. E, nie chcę zarabiać pieniędzy dla samego gromadzenia. Tylko potrzebuję tych pieniędzy, aby na przykład kupować sobie książki. Teraz staram się kontrolować z tym, ale naprawdę no dużo, dużo pieniędzy wydawałam właśnie na książki, na jakieś szkolenia, szkolenia online. Nie tak dawno dołączyłam do Mastermindu, który kosztował kilka tysięcy złotych i pomimo, że jest to program dosyć drogi, to dla mnie ta, no właśnie, to jest ta, ta wiedza łączona z ekonomią. Ten program był dla mnie bardzo ważny, dlatego że chciałam się rozwijać. I ta ekonomia, jak to tak sobie pomyślę, to była obecna u mnie no od zawsze. I może podam kilka przykładów takich konkretnych. Pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to to, kiedy jeszcze byłam w szkole, wpadłyśmy z moją koleżanką. Na pomysł wydania gazetki. No i chciałyśmy sprzedawać tą gazetkę szkolną i przedstawiłyśmy ten pomysł naszemu nauczycielowi historii. No i bardzo mu się spodobał ten nasz pomysł. No i zaczęłyśmy wydawać ten, to takie czasopismo, no gazetkę. Ona miała tam kilka stron, ale zawierała różne ciekawostki ze szkoły. I na początku wydawałyśmy ją same. Ale potem się to rozwinęło i chyba było, nie wiem, 10 osób, które pracowały po prostu nad tą gazetką. No więc bardzo, bardzo fajny pomysł. Jeszcze z mojego dzieciństwa przychodzi mi taki przykład, jak z koleżanką, to już inna była koleżanka. Robiłyśmy bramę na wesele. Jak ktoś nie wie, co to jest brama na wesele, to jest po prostu zastawianie drogi jadącym samochodom na, na, na to wesele. I pamiętam, ta moja koleżanka tak mi właśnie zaproponowała, mówi, słuchaj, a jakbyśmy tak bramę zrobiły? Ja mówię, ale tak będziemy stać na tej drodze, ale ona mówi, słuchaj, ale popatrz, możemy coś zarobić, no nie, nie trzeba dużo się napracować, staniemy, zarobimy. I ja sobie myślę, no super pomysł, co będę robić w sobotę rano? Mogę stanąć. I pamiętam, że pierwszy raz, jak zrobiliśmy tą bramę, jakiś tam, ktoś nam tam dał 10 złotych. To Był taki najwyższy nominał. W sumie zebrałyśmy, z tego co 38 zł. Podzieliłyśmy się prawie 20 zł na osobę. To był rok chyba 2000 coś takiego. No więc. Było troszkę pieniędzy na właśnie y, y, jakąś książkę czy, czy coś innego. No i tak po prostu mnie to zmotywowało. Wtedy te 38 zł, w sumie 19 na, na osobę, że mówię do niej: Słuchaj, dobra, to teraz za każdym razem, jak będzie wesele, no to robimy tą bramę. No brawo, ja ci gratuluję, bo ja też takim przedsiębiorczym dzieckiem byłam. Mm, założyłam swój własny cyrk, biletowane wejście było. A powiedz nam wszystkim, tak mnie kusi, żeby zapytać: co ma wspólnego Bogna, muzyka ludowa i rap? Ojejciu. <śmiech> <śmiech> tak, z moją koleżanką to była ta koleżanka, z którą wydawałyśmy gazetkę. Ona była bardzo w ogóle pomysłowa, też miała bardzo dobre oceny, dobrze się uczyła. No i ona raz do mnie mówi: Słuchaj Bogna, a jakbyśmy tak założyły zespół. I ja mówię, no ale co, my będziemy śpiewać, nie, no, co ty. Ale ja bardzo lubiłam słuchać mu muzyki, i mówię do niej. No dobra, no to spróbujmy. No i założyłyśmy zespół. Zespół się nazywał i teraz yy, nikt tego nie wie. Na wizji pierwszy raz się tym dzielę. Zespół się nazywał Kapela pod bykiem. O, no bardzo i... mi się podoba, ale czekaj, czekaj, bo ja, ja, moja wiedza y, y, się tutaj dopomina, a skąd ta nazwa? No kapela. Ym... Może kapela, ale byk? Właśnie zastanawiam się, byk? czemu to było pod bykiem? Chciałyśmy chyba coś takiego, wiesz, tak coś takiego nie wiem, śmiesznego. Ja do tej pory się okay. zastanawiam, czemu pod bykiem. No, no Chyba dobra, to Dla dojdzie. nas było wtedy śmieszne, bo to były No właśnie, zmianie. ale brzmi, brzmi dosyć konkretnie. I co, jak wam szło? No i właśnie. No, pisałyśmy teksty, tworzyłyśmy muzykę. No i to był taki gatunek muzyczny z pogranicza. No właśnie, trochę było muzyki ludowej. Nie wiem w ogóle skąd. Ale jakoś tak pomyślałyśmy sobie, no coś innego, no nie? coś innego, więc muzyka ludowa, no i rap, bo wtedy był modny bardzo właśnie hip-hop, breakdance, no i pomyślałyśmy, że to będzie coś takiego właśnie nowatorskiego, coś innego. No i moja koleżanka wpadła na pomysł, że nagramy się, zrobimy, przygotu przygotujemy kasety i będziemy to sprzedawać. I ja do niej mówię, no super pomysł, ale to nie za bardzo legalne jest. No można pieniądze jakieś tam zdobyć e, z 5 zł na kasecie albo mniej, no ale no nie bardzo to jest legalne, więc wpadłyśmy na inny pomysł, na koncert, no i zrobiłyśmy jeden koncert, to był taki pierwszy koncert, żeby zaprezentować nasz repertuar, no nie miałyśmy dużej publiczności, my też tego nie ogłaszałyśmy i to też pokazuje, że właśnie jak chcemy coś promować, no to trzeba to robić wcześniej, trzeba wcześniej o tym mówić, Pozapraszać osoby, przygotować jakieś bilety, a my to tak właśnie zaprosiłyśmy dosyć nieformalnie. No, przyszło trochę osób, no, zarobiłyśmy w sumie całe pięć złotych, ale chyba, chyba ta nasza muzyka nie za bardzo się spodobała, nie cieszyła dużą popularnością, no bo właśnie, no, nie zarobiłyśmy za dużo. No i stwierdziłyśmy, że chyba sobie damy z nią spokój. A jeszcze mi się przypomina, że kiedyś podrzuciłaś temat. Związane z sadownictwem i sprzedażą owoców. Wspominałaś o. kiedyś o tym. Tak, tak. No to też. Z moją koleżanką, z sąsiadką, to jeszcze była inna koleżanka, właśnie moja sąsiadka. Ona też ma ten, ten motywator ekonomia, to jestem przekonana o tym. Powiedziała mi, Bogna, a jakbyśmy tak sprzedawały jabłka i śliwki? No i ja mówię do niej, no dobry pomysł, ale czy ludzie to kupią? No bo my mieszkałyśmy na wsi, i praktycznie każdy miał jabłka, śliwki niekoniecznie, ale praktycznie każdy miał jabłka, no ale mówię do niej: A w sumie jest lato, a może ktoś kupi. No i pamiętam, przyszła do mnie, rozstawiłyśmy taki stół ogrodniczy, no i tam umyłyśmy te jabłka, wytarłyśmy, żeby się ładnie świeciły, ładnie prezentowały, no ustawiłyśmy te jabłka, te śliwki, no i czekałyśmy na klientów. No i no nikt się nie zatrzymał, ale przejeżdżał rowerem jej kuzyn, I chyba go to zszokowało, co ona tu robi ze mną. No i chyba się tak nad nami zlitował. No i zakupił jedno jabłko, jedną śliwkę, 25 groszy, zarobiłyśmy. No i tyle tego interesu. Nie kontynuowałyśmy, no bo. Natomiast, właśnie, y, powiedziałaś, że może mało zarobiłaś, natomiast ta sprzedaż była i teraz też sprzedajesz. Chciałam tylko dopytać, bo y, y, gdy rozmawiam z osobami z wysokim motywatorem ekonomia, to prawie u każdego pojawia się też wątek oszczędzania tego, że zawsze czują te osoby, że mają zabezpieczenie finansowe. Gdy chcą jakiegoś większego zakupu dokonać, to też potrafią systematycznie y, pieniądze nazbierać na no to. Przypomina ci się, jak to było wcześniej, y, y, jak to jest teraz? No, przypomina mi się akcja z komputerem. Ja właśnie tak jak mówisz, bardzo lubiłam oszczędzać. Zawsze miałam skarbonkę i każdy u mnie w rodzinie się dziwił, jak ty to robisz, że nie zarabiasz? Jesteś dzieckiem? A zawsze masz tam pieniądze. No ale u mnie to wyglądało tak, że po prostu wysyłali mnie do sklepu, bo ja byłam najmłodsza. No i zawsze tam tę resztę sobie trzymałam. Nie kupiłam sobie załóżmy jakiejś słodyczy, tylko właśnie trzymałam, wrzucałam do skarbonki. No, i e, pamiętam, że bardzo chciałam sobie zakupić komputer. E, I to był koniec lat 90. Komputery były wtedy dosyć drogie. E, nie wiem, czy osoby, które nas słuchają, oglądają, pamiętają ten program, idź na całość. Ja e... pamiętam, ja pamiętam. <laughs> tak, i tam można było wygrać komputer, i pamiętam, że te komputery kosztowały w granicach 4-5 tysięcy złotych. E, no, i to była taka normalna, standardowa cena. No, i ja się zaczęłam zastanawiać, jak. Ile ja muszę oszczędzać, żeby kupić sobie taki komputer? No i tak pomyślałam, dobra, jakbym zbierała, codziennie uzbierała 5 zł, no ale 5 zł to było dosyć dużo wtedy, to myślę, dobra, realistycznie 2 zł. No i tak sobie obliczyłam, 2 zł, no to w ciągu miesiąca uzbieram 60 zł, w ciągu roku 700, no to zejdzie mi 7 lat. Na 18 sobie kupię ten komputer. No i na początku rzeczywiście zbierałam, miałam tą determinację. No, ale gdzieś tak po roku <noise> dostałam komputer za świetne świadectwo. Kończyłam wtedy szóstą klasę podstawówki i właśnie no, jako prezent dostałam komputer. No i już nie musiałam zbierać, odetchnęłam z ulgą. <noise> Bo no, zeszłoby mi z tym zbieraniem i nie wiem, czy bym miała taką determinację, żeby przez 7 lat zbierać na tym Jak Ja, znając Ciebie Bogna, pewnie byś miała, bo Ty zawsze dopniesz swego, a zwłaszcza, gdy ten motywator jest taki silny. Pamiętajmy, że w bardzo dużej, znaczy, że większość osób, które zakładają własne biznesy, są osobami przedsiębiorczymi, no właśnie ten motywator ekonomia w sobie wysoko mają. Jak to jest teraz? Jak, jak się czujesz, gdy na przykład, nie wiem, Wpada ci zamówienie do sklepu, to jest dla ciebie tak, a dobra? Czy jednak czujesz taki pozytywny wewnętrznego takiego kopa? Wow! Taką wewnętrzną satysfakcję. Jak to wygląda? No, bardzo się cieszę. Bardzo. I to nieważne, czy mi wpadnie. Nie wiem, 37 zł, bo tyle kosztuje najtańszy produkt. Taka oferta jednorazowa. I nawet jak widzę to zamówienie, o, wpadło zamówienie do sklepu, nieważne ile, ale że wpadło, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, to już nawet nie chodzi o pieniądze, tylko ten sam fakt, że ktoś wybrał mnie i chce się ze mną uczyć. I to jest takie bardzo motywujące, i zawsze się cieszę, jak wpadnie jakieś zamówienie. Tutaj zahaczamy też o twój trzeci taki dość wysoki motywator, który nazywamy wewnętrznym spokojem. No i ten motywator oznacza, że osoba, która go ma, bardzo lubi dostarczać innym wartość, bardzo cieszy się, gdy widzi, że ktoś po prostu korzysta z jej usług, z jej produktów. No i teraz znowu, ktoś u ciebie kupuje, to twoje serducho się raduje, że ta osoba to kupiła, a jednocześnie chcesz i Powiedz mi, czy rzeczywiście tak jest, żeby ta osoba skorzystała z Twojego produktu, a nie na zasadzie kupuje, i odkładam na półkę no nie przysłowiowam czyli nie korzystam. To znaczy pytam dlatego że ja też mam podobne połączenie do twojego tylko w innej troszeczkę konfiguracji. No i u mnie ten wewnętrzny spokój jest na bardzo wysokim poziomie i nie mogę znieść płacze mi serce gdy ktoś coś ode mnie kupi i z tego nie skorzysta. Powiesz nam troszeczkę więcej o przykładach z życia właśnie tego twojego wewnętrznego spokoju. No dokładnie tak jak mówisz, tak jest. Z jednej strony bardzo się cieszę, kiedy wpada zamówienie do sklepu, ale z drugiej strony, jak widzę, że ktoś nie korzysta, no bo mogę to sprawdzić, widzę, czy ktoś się zalogował, czy pobrał materiały, I jak widzę, że minął tydzień, dwa i ktoś się nie zalogował, nie skorzystał, no to bardzo mnie to boli, bo myślę sobie, no kurczę, no ktoś wydał pieniądze, nawet jakby to było kilkanaście złotych, kilkadziesiąt, to. No, jaki jest tego sens, prawda? I bardzo, bardzo mnie to boli, dlatego też ja nie skupiam się tak bardzo na produktach takich typowo skalowalnych. Na początku myślałam, że to jest świetne dla mnie rozwiązanie, będę tworzyć, na przykład e-booki i potem zostawiam po prostu osoby, niech sobie przerabiają, bo ja mam takie zaufanie, że ludzie będą to robić, tak? Będą przerabiać, no bo ja taka jestem. Tak? Jeżeli kupuję, to przerabiam. No ale. Nie wszyscy tacy są i kiedy to zrozumiałam, to zaczęłam wprowadzać bardziej produkty takie półskalowalne, czyli nie pracuje jeden na jeden, pracuje bardziej w grupie, czyli na większą skalę, ale Yy, nie jest to, nie wiem, 100 osób na przykład. Tak. Tylko Czyli bliższe... twoje, twoje nie, przepraszam, to. zaangażowanie jest bardzo duże, bo też wspominałaś na początku, że odsłuchujesz nagrań, że tak jakby, no wiesz, opiekujesz się tym twoim klientem, nawet jeśli jest to w grupie, a grupa często, to, to ode mnie dodam, też daje taką wartość właśnie dodaną, że ludzie mogą ze sobą rozmawiać, komunikować się, więc to jest jeszcze fajniejsze niż praca jeden na jeden. No właśnie, i tutaj też ci zadam takie pytanie, kończą Rozmowę o tym motywatorza, czy zdarza Ci się tak, no bo znowu posiłkuję się moim przykładem, że widząc, że jeszcze tej wartości ktoś nie otrzymał, ty po prostu przedłużasz czas pracy z tą osobą, dajesz jeszcze więcej energii, jeszcze więcej materiałów, aż zobaczysz ten efekt, aż zobaczysz, że ta osoba skorzystała. No bo kiedyś użyłaś takiego wyrażenia, którego ja bardzo często używam, nie patrzę na zegarek, gdy pracuję z ludźmi. Tak, no to zdecydowanie. Dla mnie najważniejszy jest rezultat. Tak? Właśnie, nigdy nie patrzę na zegarek. Jeżeli są jakieś kwestie, które trzeba wytłumaczyć, czy to um, kiedy prowadziłam jeszcze zajęcia jeden na jeden, czy teraz, kiedy mam zajęcia grupowe, to przedłużam, bo dla mnie jest ważniejsze to, aby te osoby zrozumiały. Ja wytłumaczę na spokojnie, nawet jeśli um, muszę zostać, to no nie mogę po prostu kogoś zostawić bez odpowiedzi, tak? Jeżeli trzeba na przykład wyszukać jakichś dodatkowych materiałów, yy, widzę, że dana osoba musi coś jeszcze poćwiczyć, to szukam, robię research, wysyłam jakieś dodatkowe zadania, takie dostosowane do poziomu tej osoby, no bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby, no właśnie, nie było tak, że ktoś kupi, tak? No pracuje w grupie, ale rzeczywiście no ma te rezultaty, dla mnie rezultaty są mega ważne i bardzo, bardzo się angażuję, żeby właśnie te rezultaty zostały osiągnięte. I często też um, słyszę od ludzi, praktycznie od każdego, że jestem osobą właśnie bardzo zaangażowaną, angażuję się na 200%, ale naprawdę bardzo mi zależy, żeby właśnie osoby no, w końcu zaczęły swobodnie mówić w językach obcych. A powiedz mi, Bogna, gdy te wszystkie trzy motywatory są. Jakby masz je w swoich działaniach, w swoich projektach, w pracy, czy to byłaby praca na etacie, czy, czy w swoim biznesie, to jak się wtedy czujesz, gdy wszystkie trzy tam są obecne? No właśnie, jeżeli wszystkie trzy są obecne, to naprawdę czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona, czuję się też doceniona. Ja zauważyłam, że. Wcześniej bardzo się frustrowałam i nie za bardzo wiedziałam dlaczego. I teraz, jak już zrobiłam to badanie, disc, to już zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie jakiś, jakiś motywator został zaniedbany. I ja źle się z tym czułam, a nie za bardzo wiedziałam, z czego to wynika. Czyli na przykład e, bardzo koncentrowałam się na tym, aby dawać wartość, wiedzę, ale na przykład nie brałam za to pieniędzy. Albo brałam za mało pieniędzy. I dlatego w pewnym momencie zdecydowałam się iść bardziej w produkty premium, produkty droższe, żeby właśnie czuć, że ten motywator ekonomia jest tutaj e, obecny. Tutaj na pewno mogłybyśmy dużo też mówić o przekonaniach finansowych, bo wielu z nas, wiele z nas, zaczynając swoją drogę biznesową, no, ma problem z wycenianiem siebie, ma problem, no, ludzie nawet mówią coś takiego. Ja nie chcę brać pieniędzy, jakby to było jakieś jednostronne branie, więc nie będziemy tego wątku oczywiście teraz rozszerzać. Natomiast dla wszystkich, którzy tutaj nas słuchają, chcę po prostu powiedzieć takie jedno zdanie. Pamiętajmy, że pieniądz jest pewnego rodzaju energią, którą my otrzymujemy za to, jaką my energię wkładamy w naszą pracę. Więc jeśli czujesz, że wkładasz dużo energii w swoją pracę, to pamiętaj: przyroda lubi równowagę. Tyle samo energii warto odzyskać, bo wtedy obie strony czują się bardzo dobrze. No i tym sposobem przeszłyśmy przez ten najgłębszy poziom badania disk 4D, powiedziałyśmy o Twoich najgłębszych motywatorach. Teraz przejdźmy do kolejnego poziomu, który nazywamy wartościami, poziom values. No i przypomnę, ten poziom jest o tyle istotny, że. Te czynniki, te wartości wpływają na nasze decyzje. Często nie jesteśmy świadomi, że właśnie takie wartości wpływają na nasze procesy decyzyjne. No i warto sobie te wszystkie właśnie nasze wartości ponazywać i zacząć rozumieć z jakiego powodu coś dla nas jest ważne i że każdy człowiek ma prawo do posiadania innego zestawu wartości i nie warto oceniać ludzi poprzez własne filtry. Chciałam zapytać, jakie twoje są dominujące dwie wartości? I z tego co pamiętam, jeszcze trzecia też tam jest dość wysoko. Zacznijmy może od pierwszej. Czyli moją najwyższą wartością jest niezależność i to mnie w ogóle nie zdziwiło, co oznacza, że po prostu lubię robić po swojemu, nie akceptuję jakichś takich narzuconych sematów, zwłaszcza jeśli brak w nich jakiejkolwiek logiki. Ja zawsze byłam taką buntowniczką, Drugą dominującą wartością jest lojalność, co oznacza, że dotrzymuję słowa, jestem osobą słowną i jeżeli komuś coś obiecam, to zrobię wszystko, aby to zrobić. I jeżeli jest jakaś taka sytuacja, że nie mogę wywiązać się z jakiejś obietnicy, to bardzo się źle z tym czuję. Najczęściej to wynika z tego, że to, to nie jest zależne ode mnie. Ale źle się z tym czuję i zawsze się zastanawiam, jak mogę wynagrodzić tej osobie ten, ten brak. I mam jeszcze trzecią taką wartość równość co oznacza, że niezwykle ważne jest dla mnie to, aby wszyscy ludzie byli traktowani na równi, aby nie było dyskryminacji, aby nie było takiego podziału na osoby gorsze, lepsze, na jakieś gorsze sorty, lepsze sorty. Um, no tak. właśnie, to chciałam Cię poprosić, żebyś podała nam. Kilka przykładów możesz sięgnąć też do dzieciństwa, jeżeli zechcesz, do, do, może podasz kilka przykładów z Twojej działalności obecnej właśnie tej niezależności. No już się ta niezależność przejawiała wielokrotnie, może jeszcze coś ci się przypomina. No ta niezależność pojawiała się u mnie od zawsze, jak sobie tak pomyślę, i pierwsza, pierwszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to to, jak ciężko było mnie wyciągnąć do. Kościoła, albo zaciągnąć do kościoła. Ja pochodzę z y, takiej małej miejscowości, w dodatku na Podkarpaciu, więc ten aspekt religii kościoła jest bardzo, bardzo ważny. I y, przeszkadzało mi to, że zmusza się mnie niejako do chodzenia do kościoła, a ja nie za bardzo rozumiem, jaki jest w tym sens. I Szukałam no, różnych powodów, żeby tam nie chodzić. Mówiłam, pamiętam, rodzicom, że no, te msze cały czas wyglądają tak samo, mówi się nam, co mamy robić. No, to właśnie jest ta moja natura buntownika. No bo właśnie, bo tu warto zaznaczyć jedną rzecz, zanim przejdziemy dalej do tych innych przykładów, że osoba z wysoką wartością niezależność zadaje sobie takie pytanie: czy mi to służy? Czy to jest ze mną zgodne i mi to służy i pozwala mi się dobrze czuć? No i widocznie jako to dziecko już też sobie zadawałaś takie pytania, tylko mniej lub bardziej świadomie. No dobra, a jakiś inny jeszcze przykład przychodzi ci do głowy, bo coś chyba wspominałaś, że ten wyjazd do Francji to nie był też taki zaplanowany z rodzicami, prawda? O tak, to jest też bardzo dobry przykład. Um, więc ja po drugim roku studiów, jak robiłam studia licencjackie, poznałam mojego partnera z Francji. No i zdecydowałam, no zdecydowaliśmy, że przeprowadzam się do Francji, jak tylko skończę studia, jak skończę przynajmniej ten licencjat. Ja też mam osobą, która nie wyobrażała sobie życia w Polsce, zawsze chciała mieszkać za granicą. Niekoniecznie we Francji. Ale ja byłam bardzo otwarta na zmiany. Ja też nie jestem przywiązana do jakby jednego miejsca zamieszkania. To jest też ta moja niezależność. I no właśnie, jak kończyłam studia, to był lipiec. Pamiętam wtedy, bronił, miałam obronę pracy. Jejciu, co ja mówię? Dobrze, obronę. Dobrze, no ale po tej obronie najważniejsze w tej niezależności jest to, jak ty to zrobiłaś, że to pokazałaś, tą niezależność, właśnie. Tak, no po prostu oznajmiłam, że wyjeżdżam do Francji. <noise> Czyli to była bardziej taka, no, taka deklaracja niż jakieś tam. Um... Niż zapytanie. No właśnie, a powiedz mi jeszcze, no bo tak, przecież powiedziałaś o tym wcześniej, że no te etaty to nie do końca dla ciebie. No to tutaj też, prawda? Niezależność związana z miejscem zamieszkania, niezależność związana z pracą dla kogoś. Jak jest u ciebie właśnie, gdybyś mogła rozszerzyć ten wątek, bo wspomniałaś o pracy w zespole, co ci przeszkadza tak naprawdę w tej pracy w zespole? Co z tą Twoją niezależnością? No, ta praca w zespole, ja tak naprawdę miałam trudności w pracy w zespole już w szkole, no a potem w pracy, dlatego że po pierwsze, kiedy spotykamy się i pracujemy nad jakimś projektem, czy też pracujemy, mamy coś przedyskutować w pracy, to często jest tak, że dużo jest gadania. A mało roboty. No właśnie, a Bogna lubi, rezultaty lubi konkretnie i daj mi się domyślić przez chwilkę. Pewnie zabierałaś ludziom pracę i sama chciałaś wszystko zrobić, albo się wycofywałaś? No właśnie, no najczęściej wyglądało tak, że ja pracowałam jakby za wszystkich. I tak już było w szkole. Pamiętam doskonale, jak były na przykład jakieś projekty do przygotowania. Mieliśmy pracować w grupie, na przykład 3-4 osobowej. Pamiętam, nawet był taki projekt związany z językiem angielskim. Mieliśmy przygotować jakiś plakat i tam pokazać, jakie są nasze zainteresowania, co lubimy robić. I pamiętam, jak dziś, jak się spotkaliśmy, no to właśnie. Na początku dużo rozmów, jedzenie, tam pamiętam jakieś chipsy na podłodze. Już mnie to wkurzało, no bo myślę sobie, kurczę, no spotykamy się. To była sobota, zabierajmy się do pracy, no bo czas leci. No i po tych gadkach, szmatkach, dobrze, zabieramy się za ten projekt, i pamiętam, moja koleżanka zaczyna pisać. Było to bardzo no bardzo brzydko, to wyglądało, więc mówię: dobrze, słuchaj, ja już się tym zajmę, ja wszystko tutaj napiszę, bo też miałam ładne pismo. No i w konsekwencji wyglądało to tak, że ja jakby cały projekt dokończyłam. Mhm. Bo też wiesz, co Bogna, tutaj pomyślałam o takim aspekcie de decyzyjności. Jak to jest u ciebie? Lubisz zdecydować i mieć projekt od A do Z swój? Raczej chyba tak, prawda? Tak, niż tak, tak. polegać. Mhm. Tak, ciężko jest mi, tak jak mówię, ciężko jest mi pracować z kimś, yy, chyba że ta osoba jest podobna do mnie, to znaczy my się możemy. Yy... Tak, dogadać na tym poziomie takim mało, mało wyczuwalnym, prawda? Bo wartości, które nas łączą, czy te motywatory, które nas łączą, często ich nie widać, jak mówiłam, na zewnątrz. Czyli my się możemy różnić na poziomie zachowań, no ale i tak na pierwszy rzut oka ktoś nam się może wydawać inny niż my, ale im dłużej ze sobą współpracujemy, zaczynamy czuć takie. Wiesz, porozumienie dusz, jeżeli z tobą w grupie pojawi się osoba lubiąca też wiedzę, lubiąca mierzalne efekty, lubiąca po prostu pracę, no i też decyzyjna i silna, to prawdopodobnie będzie ci dużo łatwiej. Znaczy, możesz mi oczywiście powiedzieć, że to inaczej u Ciebie jest, ale tak czuję podskórnie, że, że, że Bogna czasami w życiu trafiałaś na osoby, z którymi świetnie ci się pracowało. Chyba te koleżanki, z którymi te projekty robiłaś, były podobne, co? Tak, dokładnie, tak. I to pokazuje właśnie, że najlepiej pracuje nam się niekoniecznie z osobami, które mają podobny styl komunikacji, zachowań, ale właśnie e, mają podobne motywatory, mają podobne wartości. Jak tak teraz się nad tym zastanawiam, to ja często miałam koleżanki, które były. Całkowicie inne. Ja na przykład nie byłam jakąś tam gadłą, byłam osobą dosyć nieśmiałą, nie odzywałam się, a za koleżanki właśnie miałam osoby takie szybkie, które wszędzie się, wszędzie ich pełno, takie ekstrawertyczki, tak się mówi. Tak, tak się mówi, może ekstrawertyczne osoby. A powiedzmy. Ekstrawertyczne. Bardzo fajnie, że Bogna tutaj się zastanowiła przy nas nad tym, jak się mówi, bo to też jest właśnie taka domena osoby, prawda, która wiedzę ma bardzo wysoką, i cokolwiek nie powie, nie zrobi, to się zastanawia. Ja bardzo często w moich podcastach, jak nagrywam, to tak wiesz, nagram coś i trzy razy staram się poprawić, więc ten przykład jest super dla naszych słuchaczy i słuchaczek. A powiedz mi jeszcze taką sprawę, no bo osoba z dużą niezależnością, to jest taka osoba, która no, nie lubi podążać za jakimiś schematami, trendami, bo ona chce po swojemu, jakby nie chce być kopią innych ludzi, no nie? Jak to u ciebie jest? No, dokładnie tak jest. Tak jest. I jeżeli chodzi o pracę, to ja zauważyłam, że w ogóle nie interesuje mnie, co robi konkurencja. Nie wiem, być może to nie jest dobre, ale ja nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że się zainspiruję i może być e, mogę zrobić troszkę taką kopię. Ja bardzo lubię e, tworzyć właśnie własne programy, e, tworzyć jakieś takie schematy, proponować innowacyjne rozwiązania e, i no choćby program mentoringowy bomba, ja tam e, bardzo się skupiam właśnie na mówieniu. Proponuję te nagrania i potem dogłębnie je analizuje. No i nie wiem, czy coś takiego jest na rynku, dlatego że właśnie to wymaga bardzo dużo pracy ze strony osoby, która to tworzy. No właśnie, powiedzmy wszystkim jedną rzecz przede wszystkim. Jak nie wiemy, co powiedzieć, powiedzmy, ja się tu odniosę do tego zdania o konkurencji, że przecież to jest świetne podejście, bo mamy koncepcję niebieskiego oceanu, tak? Mamy koncepcję oceanu, który, w którym wszyscy możemy sobie fajnie pływać i ty intuicyjnie w tą koncepcję idziesz, bo ja powiem ci tak, Bogdan, więc Dami, ja nie mam konkurencji. Mam nadzieję, że ty konkurencji również nie masz, bo jeżeli jesteśmy sobą, mamy własny zestaw unikalnych wartości, motywatorów, no, styl komunikacji do tego, styl myślenia, to jesteśmy nie do podrobienia i ja będę zawsze powtarzać, gdy działamy autentycznie, gdy działamy z taką dużą świadomością tego, czego nam potrzeba do naszego rozwoju, to rzeczywiście będziemy osobami... Y bez konkurencji na rynku i tego się trzymajmy. Bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś, że no bo fajnie się jest inspirować, natomiast też dobrze tworzyć własne produkty. Ja tutaj bym Ciebie oczywiście mogła z tą niezależnością ciągnąć i ciągnąć, i tych przykładów dałaś już tyle, że nic dziwnego, że już, no, już kolejnych nie poruszajmy, bo jest kolejna ważna wartość do. Tutaj omówienia. Jest to lojalność i już nam powiedziałaś, że lojalność to oznacza, że taka osoba po prostu lubi dotrzymywać słowa, lubi rzeczywiście no, dotrzymywać różnych terminów, no i też ma bardzo duży udział takiej odpowiedzialności. Za cokolwiek się nie zabiera, to czuje się bardzo odpowiedzialna. I zapytam Ciebie na początek o takie przykłady, właśnie mm, przykłady, o które pytam bardzo często ludzi z wysoką lojalnością, bo sama ją też mam, bo wiesz, to jest wszystko ładnie pięknie, że my mamy tą terminowość i słowność, natomiast może się zdarzyć tak, że my z tym przeginamy i za cenę naszej energii, zdrowia, czasu wolnego. My naprawdę, tak wiesz, na siłę chcemy dotrzymać słowa. Czy coś takiego ci się też w Twojej pracy zdarzało, czy zdarza? Co możesz też z tym zrobić, jeżeli już masz taką świadomość, że ta lojalność jest u Ciebie wysoka? Dokładnie. Jeśli chodzi o to przekładanie um, jakichś takich um, terminów, na przykład, to przychodzi mi na myśl akcja, która miała miejsce w grudniu, nie tak dawno. Ja wtedy organizowałam warsztaty na temat angielskich czasów, i miały one odbyć się w sobotę, 11 grudnia. I pamiętam, że no nie za bardzo nawet była, było miejsce na, na zmianę terminu, ponieważ 18 grudnia miałam urodziny, więc naprawdę no, musiały się one odbyć 11 stycznia. No, tak sobie to ustawiłam. No i niestety w tygodniu zaraziłam się jakimś wirusem od swojego dziecka i w czwartek, to było właśnie dwa dni przed tymi warsztatami, bardzo źle się czułam. I naprawdę nie pamiętam, kiedy tak źle się czułam. Spędziłam cały dzień w łóżku. Na dodatek, moje dziecko zostało w domu, więc już w ogóle tragedia. I zaczęłam mocno się zastanawiać nad tym, czy czasem nie przełożyć warsztatów. Ale właśnie pomyślałam. Hmm, jeżeli przełożę, no to jak to będzie wyglądać? Nie chcę zawieść ludzi. Nie? To takie właśnie przekonanie, że ja zawiodę. No nie, tak, bo zobaczcie to dla naszych wszystkich tutaj osób słuchających. Taka osoba z wysoką lojalnością właśnie tak myśli. Jestem osobą odpowiedzialną. Jeśli się nie wywiąże, to zawiodę oczekiwania innych ludzi. I cały czas ta myśl, jak taki wiesz, troll w głowie ho, siedzi, siedzi, siedzi i nawet je, jeżeli jesteśmy chorzy, nawet jeżeli zdarza się sytuacja losowa, to ten troll nam podpowiada, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Siedź tu bogna chora i prowadź te, prawda, wykłady i bla, bla, bla. Jak sobie poradziłaś z tym? No i miałam właśnie no bardzo dużą rozkminę, co tu robić, bo to był czwartek i myślę sobie, no nie no, przełożyć tych warsztatów nie mogę na za tydzień. Potem są święta, to trzeba by było zrobić warsztaty w styczniu no, i <noise> bardzo zależało mi na tym, żeby je jednak przeprowadzić. No, i tak się modliłam, żeby po prostu wyzdrowieć do tej soboty. I w piątek już było lepiej, na szczęście. W sobotę w miarę okej. Okay. Osoby były bardzo zadowolone z, z warsztatów. No, ale tak się teraz zastanawiam, czy no jednak to była dobra decyzja, bo z jednej strony, okej, okay, ja już się czułam lepiej, ale jakby nie patrzę na to, w jakiej ja jestem sytuacja, przecież ja mam wysoką niezależność, więc też powinnam patrzeć na to, co mi służy. Ale ja tak bardzo, tak wysoką właśnie mam tą lojalność, lojalność że nie, ja nie byłam w stanie po prostu przełożyć warsztatów. Wiesz co, ja to bardzo dobrze rozumiem, natomiast właśnie od tej pory, prawda, po tej naszej pracy będziesz, mam nadzieję, mocno pamiętać o tym, że, że najpierw spójrzmy na naszą pierwszą wartość, którą jest niezależność, zadajmy sobie pytanie, czy mi to służy, a potem sprawdźmy, jak możemy również odpowiedzialnie być może przełożyć spotkanie, być może wytłumaczyć innym, mieć plan B, plan C. Ja wiem, że już coraz lepiej ci z tym idzie. Natomiast też taki wątek poruszyłabym przy lojalności, który dotyczy tego, że my też innych ludzi oceniamy przez pryzmat właśnie naszych wartości. Chciałam zapytać, co myślisz, tak z ręką na sercu, o ludziach, którzy się spóźniają z jakimś projektem, nie dotrzymują słowa? Co ci wtedy do głowy przychodzi w takich sytuacjach? No i czy zdarza Ci się czasami coś takiego, że spotykasz partnera biznesowego bądź yy, kursanta, kursantkę, którzy rzeczywiście chyba tej wartości nie mają? Jak się z tym czujesz, co wtedy robisz? No, rzeczywiście bardzo, bardzo przeszkadza mi to, jeśli ktoś powie, że wykona jakieś zadanie, a tego nie zrobi. I jakby nawet nie czuje, yy, że to nie jest dobre. Znaczy, jakby nie ma wyrzutów sumienia nawet. I jeśli chodzi właśnie o moją pracę, to nie, ta, nie, nie tak dawno, bo to było w drugiej edycji bomby, miałam taką sytuację z kursantką, która to było miesiąc po, po dołączeniu, chciała zrezygnować z programu, tłumacząc się, że nie ma czasu na realizację, nie ma kiedy wykonać tych zadań. I ja. No, nie mogłam tego zrozumieć, dlaczego osoby dorosłe nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne czyny. Dlatego, że jakby nikt jej nie zmuszał do udziału w programie, to była jej świadoma decyzja. Tym bardziej, że ja ten program stworzyłam tak, aby nawet osoby zabiegane znalazły czas. Więc ciężko było mi no, zrozumieć to trochę takie zrzucanie odpowiedzialności, tak, mówienie, okej, okay, dobra, nie mam kiedy tego zrobić i. No nie branie po prostu odpowiedzialności za swoje czyny. No, właśnie, czyli osobom, które biorą odpowiedzialność, tak jak ty, za swoje projekty, za swoje słowa, czyny i tak dalej, jest trudno rzeczywiście zrozumieć podejście innych ludzi. No, a dwa, czasami może zdarzyć się coś takiego, że gdy jesteśmy właśnie w zespole i mamy wysoką, wysoką lojalność, to próbujemy za wszystkich innych wykonać coś, żeby po prostu ten projekt był dobrze wykonany. I ty też troszeczkę o tym wspomniałaś, mówiąc o niezależności. Czyli wiesz, jeżeli komuś coś nie idzie, to taka osoba z zakasa rękawy i powie, no dobra, czuję się odpowiedzialna, chcę, żeby ten projekt wyszedł dobrze, chcę, chcę, chcę po prostu, bo też moją twarzą to firmuję, chcę, żeby to było zrobione, więc zakasujemy te rękawy, wkraczamy do pracy, no i jak taki osiołek ciągniemy ten cały... Po prostu majdan ze sobą, i, i, i jak to moja babcia mówiła, no, robisz, robisz, i ci garb urośnie. Więc tutaj, dla wszystkich z ty, tych z was, którzy czują sobie też wysoką lojalność, to takie przesłanie. Sprawdźcie sami ze sobą, same ze sobą, gdzie jest ta granica. Czy mówiąc komuś tak albo projektowi jakiemuś tak, przypadkowo nie mówicie nie swojemu zdrowiu, swoim najbliższym swojemu życiu po prostu, nie? Więc to, to, tym takim akcentem zakończę ten temat lojalności, bo jeszcze tutaj mamy u ciebie wysokowartość równość, czyli taką równość, jak ty już wspomniałaś, rozumianą jako to, że ludzie są zasługują na szacunek. I teraz ja to podam na takim przykładzie, że na przykład ym, ja mogę bog na ciebie za wszystkie twoje myśli, poglądy, zachowania szanować pod jednym warunkiem, że ty również mnie szanujesz. Całości, że ja mogę się wyrażać przy tobie tak, w taki sposób naturalny, że mogę się czuć dobrze w naszej relacji. I takie osoby będą też szukać właśnie miejsc pracy, czy też w ogóle takiej kariery zawodowej, na, na swoim na przykład, gdzie mogą zawsze ten swój indywidualizm wyrazić, a jeszcze jak masz takie kombo z niezależnością, to już dopiero. Natomiast tutaj wrócę jeszcze. Do tego przykładu z początku, bo powiedziałaś coś takiego, że zależy ci na tym, żeby to nie było taka, taka, taka relacja autorytet, czy tam jakieś, nie wiem, guru może i jakiś ktoś niżej, tylko żeby to było partnerstwo. Powiesz mi coś więcej na ten temat. Jak ty się właśnie czujesz, gdy jesteś tym partnerem, i jak ty o to dbasz też u siebie o tą równość w swoim życiu i w pracy? To um, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, powiem e, o kwestiach zawodowych. Kiedy pracuję z kimś, e, właśnie w, jeśli chodzi o język angielski, to właśnie bardzo zależy mi na tym, żeby była ta równość i żebyśmy byli traktowani na jakby tym samym poziomie. E, czyli ja nie jestem jakimś, nie wiadomo, jakim guru, to znaczy, no ja oczywiście e, przekazuję wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ja chcę, żeby ta druga osoba zrozumiała, że my tworzymy um, taką wspólnotę. My jesteśmy w tym razem. Są rzeczy, za które ja jestem odpowiedzialna i są rzeczy, za które ta druga osoba jest odpowiedzialna. Um, więc to jest dla mnie niezwykle ważne um, i u mnie nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ja na przykład, tak jak w szkole, prawda, że nauczyciel, no to um, będzie poprawiał, nie można tego powiedzieć, nie można tego powiedzieć, a tutaj się boję odezwać, no bo um, nauczyciel może powiedzieć, że to nie jest dobre i tak dalej. U mnie na przykład na zajęciach panuje bardzo taka przyjazna, um, bezpieczna, Atmosfera, każdy może powiedzieć cokolwiek. Ja mówię zresztą, że nieważne jak mówicie, e, ważne, żeby mówić. Ja tutaj nie jestem od tego, żeby wytykać błędy, to nie jest szkoła, to nie jest taka relacja. Ja jestem tutaj, żeby Wam pomóc, żebyście mówili coraz lepiej. I e, no tak, ta, ta właśnie ta równość jest dla mnie niezwykle istotna. No ja to też zauważyłam w Twoich relacjach w takich na przykład ze mną, czy jak z kimś rozmawiasz, no za każdym razem ta wymiana informacji, komunikatów między nami w formie pisemnej na przykład, czy ustnej jest taka właśnie partnerska. Ja też sobie tak pomyślałam i chciałam Ciebie zapytać o to, bo akurat często podaję taki przykład też zawodowy, że ja pracuję z parami, nie? I teraz tak, jest sobie mąż, czy żona, i nigdy nie staje, bo też mam wysoko tą równość, po żadnej stronie. Jest mi łatwo pracować z tą parą konkretną, ponieważ gdy rozmawiam z tą kobietą, to ta kobieta jest dla mnie. Moim klientem, tą osobą najważniejszą w tym danym momencie, w momencie, gdy rozmawiam z mężczyzną, to on jest dla mnie najważniejszy. Nigdy nie zdarza mi się takie, no może nigdy to takie za duże słowo, natomiast ba, no, no w 90% przypadków ta moja równość tak, tak mi pomaga spojrzeć na obie strony właśnie na równi, spojrzeć z takim okiem badacza na nich, spojrzeć właśnie w taki sposób, który mi pokazuje indywidualizm każdej jednostki z jej supermocami i z jej słabościami. Jak to u Ciebie jest? Może zaobserwowałaś jakieś takie Twoje zachowania podobne, czy to właśnie w pracy zawodowej, czy też może właśnie w życiu prywatnym też? No przypomniała mi się taka sytuacja to już z życia prywatnego. E kiedy moja siostra kłóciła się o coś ze swoim mężem, już nie pamiętam o co i pamiętam, że ja stanęłam po jego stronie i wtedy moja siostra powiedziała, no Bogna jak tak możesz, jestem twoją siostrą, czemu stoisz po jego stronie? A ja jej powiedziałam, że słuchaj, no w tej konkretnej sytuacji uważam, że on ma rację. I nie będę stawać po twojej stronie tylko dlatego, że jesteś moją siostrą. Więc pomimo, że ja mam wysoko tą lojalność i mogłabym stanąć po jej stronie, to ja uważam, że też powinniśmy traktować właśnie ludzi na równi i patrzeć kto ma właśnie w konkretnej sytuacji rację i opowiadać się po tym człowieku, po stronie tego człowieka. Mhm. No, właśnie też wiem, że bliska jest ci idea m, takiego propagowania równości m, między płciami, tak? tak. Powiesz nam coś więcej, jak to u ciebie wygląda? Tak, bardzo. Ja, jak tak sobie pomyślę, to tak naprawdę od zawsze przeszkadzało mi to, że. Nie tylko właśnie jeśli chodzi o płeć, że kobiety i mężczyźni nie są traktowani na równi, ale też dzieci, osoby starsze, słabsze. No ale wracając do tej płci, to to, co mi bardzo przeszkadzało już w szkole, to to, że chłopaki, osobniki płci męskiej, byli traktowani inaczej przez nauczycieli. I teraz, jeżeli jakiś chłopak dostał na przykład trójkę, no to dobra, to jest chłopak, nie trzeba wymagać nie wiadomo czego, test jest zdany, sprawdzian jest zdany, wszystko okej. Okay. Czwórka, no to w ogóle super, a piątka to już w ogóle święto, nie ma o czym mówić. A jeżeli chodzi o dziewczyny, no to trójka, no jak trójka tragedia, jak czwórka, no to czemu nie piątka, jak piątka, no to przecież to jest normalne i to już mi przeszkadzało właśnie w szkole, to traktowanie z, z większą pobła, pobłażliwością, Chłopaków i większych wymagań wobec dziewczyn. Mhm. Też często wypowiadasz się w rozmowach takich prywatnych, na temat tego, że no, nie, jest ci bardzo bliska idea partnerstwa w gospodarstwie domowym i że trudno ci zrozumieć, tak, że mężczyzna. No, nie uczestniczy w życiu domowym w taki sam sposób, w jaki uczestniczy kobieta. Jak to jest u ciebie, jakbyś mogła troszeczkę więcej powiedzieć em, naszym słuchaczom i słuchaczkom? Tak, to, ta idea partnerstwa jest mi bardzo bliska i nawet pamiętam, że wcześniej, jak byłam jeszcze nastolatką, każdy mi mówił, że ja w ogóle nikogo nie znajdę, no bo kto by ze mną wytrzymał, prawda? Bo ja mam taką dosyć zaciętą e, feministką i bardzo, no, bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie płcie były, były traktowane na równi, tak? Żeby tak samo e, podchodzić do kobiet, jak i do mężczyzn. No i odkąd pamiętam, to każdy praktycznie mi mówił, że sobie nikogo nie znajdę z moim charakterem. <laughs> e, no ale jest inaczej i dla mnie właśnie ta idea partnerstwa jest bardzo, bardzo ważna. Ja nie mogłam nigdy zrozumieć tego, że Wiele kobiet, teraz oczywiście to się powoli zmienia, ale wiele kobiet pracowało w sumie no w wielu domach tak to niestety dalej wygląda, na dwa etaty. Idą do pracy, a potem jeszcze zajmują się domem, i jak już przychodzą do domu, to no zawsze jest coś do zrobienia. Jak mężczyzna przychodzi do domu, no to. On nie myśli o jajciu, to trzeba ugotować, a to trzeba zrobić pranie, tylko na przykład siedzi na kanapie. No znamy takie sytuacje. W wielu domach tak to wygląda i okej, okay, jeżeli jest ta jeżeli osoby umówią się, że okej, okay, kobieta na przykład nie pracuje, ale zajmuje się domem i jej to odpowiada i mężczyźnie to odpowiada, wszystko jest w porządku. Ale no nie może być coś takiego, że Kobieta pracuje, chodzi do pracy, a potem ma drugi etat w domu. I um, mężczyzna w ogóle nie angażuje się, albo angażuje się bardzo mało w takie obowiązki domowe, jak choćby sprzątanie czy gotowanie, czy na przykład wychowanie dziecka. No dzieci. właśnie, bo wiesz co, ja często słyszę takie zdanie, bo mój partner mi pomaga, a ja mówię, no ale to on nie ma pomagać, on ma tak samo inwestować energię jak ty. Tutaj nikt nikomu nie musi pomagać. Każdy odpowiedzialnie po prostu zajmuje się czymś. W tym gospodarstwie domowym, na co się umówił, i słowo umówiliśmy się, prawda? To którego używać, mocno jest z tej wartości lojalność, bo tak się umówiliśmy, tak chcemy, żeby było, bo jesteśmy, jakby się szanujemy, więc tutaj, oczywiście, te wątki możemy rozwijać. Przypomina mi się jeszcze, gdybyś tak pokrótce powiedziała bo wspomniałaś o takich różnych słabszych istotach, no mamy braci mniejszych, czyli zwierzęta. Jak ty tutaj właśnie, twoje serducho tutaj w stronę zwierząt, mięciutkie wiem, że jest, jak tutaj ta równość się objawia? Tak, no właśnie, bo mówiliśmy o równości wobec słabszych, wobec właśnie dzieci, kobiet, słabszych takich no choćby fizycznie, czy właśnie osobach nie wiem, niepełnosprawnych, dla mnie równość też tyczy się zwierząt. I mnie zawsze przeszkadzało to, że jest taki podział na zwierzęta hodowlane i zwierzęta domowe. I to, co mnie boli, to to, że bardzo dużo osób, nie wiem, na przykład publikuje na Facebooku jakieś zdjęcia, a że tutaj pies jest źle traktowany, jakieś takie drastyczne zdjęcia publikują, i każdy szokowany. Ale nikt nie jest zszokowany, jak wygląda y, chociażby. hodowla. hodowla sobie. przemysłowa, prawda? Mm -hmm. Teraz. Mm -hmm. Więc wiesz, to tutaj właśnie ten wątek można na pewno rozwijać i to na inne tematy, tylko powiem od siebie, że bardzo jest mi to bliskie. Też mam wysoką równość. Akurat wiem, że ty nie jesz mięsa. Ja, ja mięso jem, natomiast ja mam takie poczucie, że. Wow, nie dotknę zwierzaka, które jest z przemysłowej hodowli, tak? Czyli na przykład ja akurat mam szczęście, że mieszkam w Irlandii, gdzie te nasze owieczki sobie szczęśliwie hasają połące, wszystko jest bardzo humanitarne, więc tutaj też uświadomiłaś mi, Właśnie, że ta moja równość też tych naszych braci mniejszych dotyczy, bo obejrzałam kiedyś kilka dokumentów dotyczących na przykład traktowania krów w Argentynie, jak się im nogi łamią i tak dalej. Ty też kiedyś wspominałaś o jakimś filmie, chwileczkę o tym rozmawiałyśmy. Więc dla naszych właśnie wszystkich odbiorców, odbiorczyń, słuchajcie, jeżeli macie w sobie równość. To poszukajcie, poszukajcie, gdzie tak bardzo mocno czujecie ukłucie serduszka, jak, jak rozmawiamy o nawet niekoniecznie może samej krzywdzie, tylko właśnie o tym, że stawiamy kogoś wyżej, a kogoś niżej. Bardzo dokładnie omówiłyśmy motywatory. Wiele przykładów podałaś, związanych również z wartościami. I teraz będę chciała podpytać, jakie style myślenia są u Ciebie dominujące według badania Disk 4D? No i jak to się przejawia w Twojej pracy? No bo przypomnę, nasz styl myślenia w pewien sposób determinuje rodzaj zadań, w które chcemy inwestować naszą energię. A jeśli jesteśmy świadomi właśnie tego naszego dominującego stylu myślenia, czy kilku, to też mamy taką ulgę, gdy no, czujemy, że możemy się czegoś pozbyć, co nam nie pasuje, że możemy coś delegować, bo no, po prostu to nie jest z nami zgodne, no, nie czujemy się w tym dobrze. No a przede wszystkim czasami jest tak, że człowiek bardzo dużo energii wkłada w jakieś zadania i choćby nie wiem, ile lat je ćwiczył, douczał się, trenował. To nigdy no ma takie poczucie, że nigdy się nie stanie w tym mistrzem i nie będzie to dla niego naturalne. Bogna, jakie masz dominujące style myślenia? Moim dominującym stylem myślenia, w sumie one są chyba na równi, z tego, co pamiętam, to jest realizator. Co oznacza, że nie mam problemu z dokończaniem projektów. Jeżeli za coś się biorę, to po prostu to skończę, choćby tak jak się mówi, Skały srały, tak? No, no, ma być zrobione już. Nie ma u mnie czegoś takiego, że ja się nie wiem, zapalam, tak? Mam słomiany zapał i wszystko super, ładnie, pięknie, ale tego nie dokańczam. Nie mam problemów z dokańczaniem, jeżeli naprawdę to jest dla mnie ważne, wiem, że chcę to skończyć. Drugim dominującym stylem myślenia jest strateg, co oznacza, że potrafię z łatwością łączyć kropki i widzę taki ogólny obraz sytuacji, trochę tak z lotu ptaka. I jeszcze mam taką, taki trzeci styl myślenia, to jest kreator, co oznacza, że uwielbiam tworzyć, produkować nowe rzeczy, proponować jakieś takie nowatorskie rozwiązania, objawia się to zwłaszcza w życiu zawodowym. No właśnie, zaraz o każdym z nich powiemy, bo ten realizator to jest taki ktoś, kto, kto rzeczywiście te procesy tak odtąd dotąd przeprowadzi, nie cierpi właśnie na ten słomiany zapał, no ale też czasami taka osoba, i o to też cię chcę podpytać, no lubi zabierać pracę innym, czyli nie lubi delegować, bo czuje, że sama zrobi dobrze, że Zosio samosiuje, jak to się mówi, a ty przecież posiadasz własną firmę, no to jakbyś mi podpowiedziała i, i, i słuchaczom, słuchaczkom. Jak to jest z tym realizatorem? Czy tobie tak łatwo przyszło delegowanie? Delegujesz już coś? Jak to jest? No właśnie, u mnie to było bardzo duże wyzwanie, dlatego, że ja, tak jak powiedziałam, nie mam problemów z dokończaniem projektów. Ja też w miarę szybko się uczę. Jeżeli coś jest do zrobienia, na przykład nie wiem. Trzeba zrobić stronę internetową, to za, zamiast y, znaleźć kogoś, kto tą stronę może stworzyć, to ja się tego nauczę. No mam ogromny ogólnie problem z delegowaniem i teraz się tego uczę, dlatego że w pewnym momencie zrozumiałam, że ja wykonując wszystko sama, będąc taką właśnie Zosią samosią, ja nie pójdę do przodu. Ja się po prostu wypalę, bo okej. Okay, jeżeli coś nam sprawia radość, to możemy to robić, ale jeżeli robimy coś, co niekoniecznie nam sprawia radość, tylko po prostu robimy, no bo musi być zrobione, no to nie jest dobra droga. Więc teraz uczę się delegować. Mam wirtualną asystentkę, zlecam grafiki, takie rzeczy jak karty pracy, poprawka, landing page. No i tak powoli, powoli uczę się tego delegowania i no, mam nadzieję, że pewnego dnia już Będę miała takie pełne zaufanie do osób, którym deleguję. No i skupię się na tym, w czym, no na czym, w czym naprawdę jestem dobra. No brawo, bardzo Ci gratuluję. Sama mam realizatora wysoko, więc wiem, czym, jak to boli. Natomiast, wiesz, ja sobie tak pomyślałam: Wow, jeśli ja tak umiem szybko realizować te rzeczy, które kocham. To jeśli wydeleguję te, które mniej kocham, to jaka będę petarda! Więc każdemu, kto ma takie zapędy, podpowiadam ten sposób pomyślenia o tym, żeby tego realizatora jeszcze bardziej zaprząc do działania, na przykład do tworzenia nowych ofert. No właśnie, a powiedz mi, bo, bo ten realizator jest taki mocny u ciebie, że kiedyś wspomniałaś też o takiej sytuacji, że byłaś w ciąży, a jeszcze na końcówce ciąży ogarnęłaś kilka tematów. Co to było? Tak, no, pamiętam, pamiętam, że wpadłam na taki pomysł, to był marzec, to byłam chyba w czwartym miesiącu ciąży, wtedy, że zrobię kurs angielski na wakacjach. Wtedy wybuchła akurat pandemia, więc nie doszło do tego kursu i pomyślałam, że zrobię inny kurs i jakoś tak um, nie zastanowiłam się, jak dużo czasu mi zajdzie. No i że no nie będę się dobrze czuć z czasem, tak? będę zmęczona i tak dalej i tak dalej, no ale wpadłam na pomysł zrobienia takiego kursu, który potem nazwałam Formuła 4P, mów swobodnie po angielsku. I dałam sobie taki deadline, że ten kurs zrobię, znaczy będę go promować w czerwcu, zrobię w czerwcu webinar, to będzie taka przedsprzedaż i będę nagrywać pod koniec czerwca. Także już na końcówce ciąży. No, nie było to jakimś takim dobrym pomysłem, ale to też pokazuje właśnie tą moją determinację, dlatego że jak nagrywałam, to no, pamiętam jak dziś sapałam, bo to już też no, końcówka ciąży, ale też było gorąco, lato. E, i, I na tych nagraniach mówię dosyć powoli, nawet tam kursantom mówiłam, weźcie sobie na jeden pięć. Dajcie, bo może co niektórym przeszkadzać. To, że mówię dosyć powoli. Także no, ten realizator objawiał się u mnie tak naprawdę w każdej sytuacji. No, teraz trochę się z tym hamuję. Jestem też bardziej świadoma tego, że no, mam takie zapędy, tak, że wszystko chcę zrobić. jak po prostu e, jest coś do zrobienia, no to mam to zrobić i po prostu mam to dokończyć. No właśnie, jeszcze też pamiętam, że zapisałaś się chyba na Mastermind, właśnie wtedy. No też świetny pomysł po prostu dwa dni, jajciu, dwa dni, dwa miesiące przed porodem, bo urodziłam w sierpniu na mastermind się zapisałam w czerwcu, więc też no, no świetny ambitnie, timing, przyznam, prawda? ambitnie. Tak, ale y, dlaczego się zapisałam na ten mastermind? Dlatego, że w pewnym momencie zrozumiałam, że ja nie chcę pracować jeden na jeden. I Zaczęłam tak rozkminiać, co tu zrobić, żeby dalej pracować, bo ja bardzo lubię pracować i nie wyobrażam sobie jakiejś dłuższej przerwy, więc jak, jak to sobie zorganizować, żebym ja dalej pracowała, no ale te zajęcia jeden na jeden nie byłyby za bardzo możliwe z noworodkiem i nawet z niemowlakiem, wiadomo jak to wygląda. No nie da się umówić na konkretną godzinę, prawda, z kimś. No i tak postanowiłam, że właśnie dołączę do mastermindu. I y, um, uczestniczyłam w Mastermindzie, który prowadzi Justyna znana jako Italiana. Z Justyną też jest wywiad u Klaudii. Pozdrawiamy Justynę, tak, która tak. wszystkie nasze biznesy pomaga skalować i tworzyć lepsze oferty. Tak, no i Justyna właśnie mi podpowiedziała, co mogę zrobić. Powiedziała mi tam o lejkach sprzedażowych. Ja po prostu potrzebowałam kogoś, kto mnie też pokieruje, bo Wiedziałam, że jeżeli zrobię to sama, to znowu mogę się zapędzić, mogę się wpędzić w tę pracę, i potrzebowałam właśnie kogoś, kto mnie bardzo pokieruje. I to było. No to było trochę takim szaleństwem, dołączenie właśnie przed, przed porodem, i potem uczestniczyłam w tym Mastermindzie właśnie z noworodkiem u boku, no ale to też pokazuje właśnie tą determinację, że jak już mam. Po prostu jakiś cel na oku, no to muszę to po prostu osiągnąć. Właśnie też na pewno się to przekłada na sposób projektowania przez ciebie twoich programów, no bo realizatorzy są bardzo procesowi, dbają o wysokie standardy, kroczek po kroczku przeprowadzają siebie czy kogoś przez pewne procesy. Mam rację? Tak, dokładnie, tak. Mój program, zarówno ten właśnie program mentoringowy Bomba, czy rozgadaj się po angielsku, to jest pewien proces. Um, może powiem szybciutko o bombie, jak, jak to wymyśliłam. Um, ja tutaj prowadzę kursanta z punktu jakby A do punktu B, aby właśnie zaczął swobodnie mówić po angielsku, i jest tam bardzo dużo zadań na mówienie, i te zadania one są bardzo przemyślane i. To jest takie progresywne mówienie, czyli każde zadanie jest ciut trudniejsze, żeby właśnie się coraz bardziej zbliżać do tego swobodniejszego mówienia, i podzieliłam to oczywiście też na moduły. Tam są takie podstawy, P jak podstawy, właśnie schematy to też tutaj jest stratek, że bardzo lubię te schematy. No, strateg, strateg również tutaj jest, bo wszystkie style myślenia się objawiają w każdym twoim programie, a do stratega zaraz też przejdziemy. No, właśnie, czyli, że twój kursant na pewno będzie przeprowadzony za rękę od A do B punktu, czy do Z i tak dalej. Ja tutaj właśnie tak zahaczyłam o to, bo też właśnie z tyłu głowy miałam, żebyś wskoczyła teraz nam do stratega, no bo strateg to jest ten, który rzeczywiście widzi z góry i jeżeli ty spojrzysz na twoich kursantów, to po prostu widzisz, że oni mają dojść od tego punktu, Punktu, do tego punktu, a twój realizator pomaga ci wypełnić tymi małymi kroczkami tą wielką strategię, prawda? Ty wiesz, co po prostu tam trzeba będzie zrobić, jak ten program stworzyć, taki duży program, żeby on rzeczywiście swoją rolę spełnił. Chciałam cię zapytać przy stratego o takie coś. Pamiętasz takie sytuacje? Może z dzieciństwa, może obecnie, że w głowie ci się nie mieściło, że ktoś tak wolniej myśli i nie łączy kropek, bo na przykład mi się bardzo często zdarzało, i teraz rozumiem dlaczego, bo też mam strategię wysoko, że ktoś tam w szkole na przykład wolniej y, po prostu więcej czasu potrzebował, żeby zrozumieć, wyciągnąć pewne wnioski. Y, masz jakieś takie, y, nie wiem, wspomnienia też na ten temat? No, przypomina mi się chociażby właśnie nauka angielskiego, no bo angielski to jest taka moja wielka pasja i nauka gramatyki. Gramatyka w ogóle bardzo przypomina matematykę. I są tam pewne zależności, i ja bardzo szybko chwytałam gramatykę, chociażby czasy, i widziałam te zależności między sobą. Widziałam, że okej, okay, to wynika z tego, a to wynika z tego. Tak naprawdę to jest pewnego rodzaju spirala. To nie jest tak, że każdy czas, Czas jakby jest osobny, tylko jeden wynika z drugiego. I ja zauważam, że bardzo dużo osób tego właśnie nie rozumie i ma bardzo duży problem chociażby z tymi czasami, bo nie potrafią spojrzeć na nie z lotu ptaka. A te czasy, jeśli w ogóle gramatyka, jeżeli spojrzymy na nią z lotu ptaka, to jest troszkę tak, jakbyśmy się zgubili um, w, gdzieś na mieście, też często się do tego odwołuję. I jakbyśmy mieli znaleźć, um, nie wiem, jakiś budynek, to bardzo ciężko jest go znaleźć, jeżeli nie mamy żadnej takiej um, no, mapy. Ale jakby ktoś nas uniósł nad tym miastem. To o wiele prościej byłoby znaleźć ten budynek. I trochę tak jest właśnie chociażby z gramatyką, chociażby z tymi czasami angielskimi. Tylko, że to jest, też wynika ze szkoły, że nie pokazują nam tego globalnego spojrzenia, tylko bardziej zagłębiają się w szczegóły i każdy czas pokazują osobno, i dlatego też tak duży problem mamy chociażby z gramatyką. No właśnie, coraz bardziej y, y, zachęcasz y, mnie y, do y, y, przyjrzenia się jeszcze bardziej Twojej bombie, bo mam takie poczucie, że ten twój strateg jest obecny tak bardzo w tych w twoich programach. Nawet w, wiesz, w sposobie, w którym w który omawiasz y, Twoje podejście, to słychać tego stratega. Spójrzmy holistycznie, spójrzmy globalnie, jedno z drugiego wynika. Y, też. Y, Dopasowując te metody do Twoich kursantów, widać, że wszystko jest po coś, że wszystko jest tak stworzone, żeby no, wyprzedzać niejako potrzebę tego kursanta, to ty masz wiedzieć, jaka jest potrzeba, znaczy on wie pewnie, ale to ty wiesz, jak tę potrzebę zabezpieczyć, i tutaj na pewno wchodzi mocno kreator, czyli ten taki styl myślenia, który pomaga Ci wpadać na ciekawe pomysły i pomaga Ci tworzyć autorskie formuły. Powiedz nam coś więcej. Tak, ja w ogóle uwielbiam um, tworzyć różne rzeczy, zabierać za coś nowego i nie lubię um, takich narzuconych schematów. Ja na przykład nie mogłabym za bardzo kogoś kopiować, bo muszę zrobić po swojemu, muszę zrobić coś od początku. Nie zawsze to jest dobre, bo często próbuję wymyślać koło na nowo. A nie jest to konieczne. Ale właśnie, jeśli chodzi o moje programy chociażby, to tak naprawdę każdy program ma jakąś formułę. Na przykład, Formuła ten kurs właśnie Formuła 4P mów swobodnie po angielsku, na nim się opiera bomba, tam są właśnie cztery moduły, cztery etapy, moje warsztaty, które prowadziłam z czasów, one też mają pewnego rodzaju formułę, to jest Formuła 3P. Poznaj, poćwicz, pogadaj. Bardzo lubię właśnie takie schematy, ale schematy wprowadzane przeze mnie. No właśnie, to też przy tej niezależności mocno wybrzmiało, nie? Czyli nie dość, że lubisz niezależnie po swojemu, to twój statek i twój kreator mówią halo, halo tym kursantom. Będzie potrzeba tego, tego i tego, ale ja to własnymi rękami z tych różnych klocków będę budować. Czasami fajnie jest to koło wymyślić na nowo, bo właśnie tak się tworzą kreatywne rzeczy. No, twoje pomysły na rolki, na TikToka są również dosyć kreatywne. Ja z przyjemnością je oglądam, bo się zastanawiam, skąd ona wzięła ten pomysł. No a w dzieciństwie. Gdzie widziałaś takiego kreatora? Coś tworzyłaś, może? no Bo wiemy już, że koncert był, że jest sprzedaż, ale coś jeszcze takiego ci się przypomina, gdzie ty czułaś, że chcesz tworzyć? Tak, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, to ja bardzo lubiłam pisać, lubiłam malować, robić takie właśnie kreatywne rzeczy. Jeżeli chodzi o to pisanie, to pamiętam, jak chyba jeszcze wtedy nie chodziłam do szkoły, byłam bardzo mała. I napisałam książkę własną. Um, oczywiście to nie była nie wiadomo jaka książka, tam może było, nie wiem, 12 stron, już teraz nie pamiętam dokładnie. E, nazwałam ją Zaczarowane Jabłko i stworzyłam opowiadanie, i stworzyłam do tego ilustrację. I to była taka moja pierwsza książka. Ja w ogóle bardzo chciałam być pisarką <laughs> przez długi czas. I e, kiedy też e, już byłam nastolatką, to pamiętam, na wakacjach, no, nudziło mi się trochę, więc pomyślałam sobie, że napiszę książkę. I przez trzy tygodnie pisałam taki kryminał Nie ufaj nieznajomemu. Także bardzo, bardzo lubiłam właśnie tworzyć, pisać. Pisałam też opowiadania, teksty piosenek. No bo miałyśmy ten, ten nasz zespół, kapela pod bykiem. Tak. No, no, a właśnie, właśnie zobacz. Czyli z jednej strony my mówimy o takim tworzeniu, wiesz, w różnych formach, no ktoś by mógł powiedzieć artystycznych, a z drugiej strony przecież widzimy to w tych naszych pracach, czy to na etacie, czy w pracy we własnym biznesie, że my tworzymy, nieustannie coś tworzymy. Ja znam takie osoby z mojej branży, które na przykład posługują się jakimś modelem, modelem pracy, czy to coachingowej, czy mentoringowej, czy po prostu gdzieś. Dostają właśnie jakąś licencję na coś, na jakieś narzędzie, i one tak, wiesz, jota, wiotę kopiują, robią i tak dalej. No, ja nie mam sobie kreatora, ale mam za to stratega i też mam takie poczucie, no ten mój kreator jest blisko kreseczki, ale nie jest taki dominujący, że nawet ja, nie mając tego kreatora tak wysoko, mam poczucie, że nie mogłabym działać w taki sposób schematyczny, w sposób. Taki pies przekopiowany, i to jest w porządku, jeśli ludzie korzystają, oczywiście, z takich metod. I to jest super, to jest w porządku, to jest efektywne, natomiast. Pytanie, czy to jest zgodne z nami? I z tego, co dzisiaj powiedziałaś i podzieliłaś się z nami, no to słyszę, że ty rzeczywiście tę swoją drabinę postawiłaś przy tej ścianie, przy której trzeba. A mam nadzieję, że takie właśnie narzędzie, o którym mówimy, Disk 4D, jeszcze bardziej Ci tą świadomość pomaga. Poprawiać i żeby ta drabina na pewno, na pewno stała tam, gdzie ma stać, albo żebyśmy się nie wahały, nie wahali przestawić tej drabiny, jak ta ściana na mniej już pasuje. Dobra, no to słuchaj Bogna, mamy już te wszystkie trzy poziomy, a teraz przechodzimy do takiego bardzo praktycznego i ciekawego poziomu, który nazywamy modelem Disk. Ja bardzo dużo o modelu Disk mówię w swoich nagraniach, w innych odcinkach podcastu czy na YouTubie. Natomiast my tutaj zaraz przyjrzymy się Twojemu profilowi. Bo bardzo często jest tak, że my pochopnie oceniamy ludzi właśnie korzystając z tego pierwszego wrażenia, czyli że nie wiem, ktoś mi się spodobał, bo jest taki wesoły jak ja, albo ktoś mi się spodobał, bo taki jest spokojny jak ja. No ale właśnie przed chwileczką powiedziałyśmy, że mogą nas łączyć te głębsze rzeczy, te rzeczy niewidoczne dla oka. A teraz właśnie chciałabym ciebie zapytać, jakie masz dominujące style zachowania? No i Jakim człowiekiem jesteś po prostu? Co to oznacza, że te style zachowania u ciebie dominują? Jakie masz motywatory? Co lubisz, czego nie lubisz? Moje dwa dominujące style to styl C, czyli sumienny, i styl S, czyli stały. Styl C charakteryzuje się tym, że wszystko to, co robię, staram się wykonywać z jak największą starannością. Bardzo ważna jest dla mnie wysoka jakość. Wszystko też jest przemyślane, staranne. Ja ogólnie nie toleruję byle jakości, takiego robienia po łebkach. A jeśli chodzi o styl S, czyli styl stały, to on oznacza, że ja bardzo lubię słuchać innych, wspierać, motywować. Staram się też stworzyć taką przyjazną atmosferę, bezstresową. No, właśnie, i teraz jeszcze chciałam poprosić Ciebie o udział w pewnej zabawie. Chciałabym, żebyś za chwileczkę stworzyła instrukcję obsługi Bogdy, czyli instrukcję tego, w jaki sposób się z Bogną warto komunikować, a czego unikać. Więc tak, zaraz powiem Ci początek zdania i poproszę Cię, żebyś dokończyła to zdanie. Gdy się ze mną komunikujesz, proszę. Proszę, mów do mnie w sposób spokojny, przedstaw mi fakty, skup się na takim rzeczywistym obrazie sytuacji, nie kieruj się emocjami, nie mów do mnie w sposób taki chaotyczny, stwórz też przyjazną atmosferę. Pokaż zainteresowanie też mną jako osobą, a nie tylko zadaniem, jakie wykonuję. Jeżeli coś mi zlecasz, to proszę. Daj mi konkrety. Um, najlepiej, jakbyś miał, miała takie kryteria. Chciałabym wiedzieć, jak mam wykonać dane zadanie. E, fajnie, jakby to było dosyć szczegółowe, żebym mogła zrobić to jak najlepiej. I proszę, bardzo ważna rzecz: nie oczekuj ode mnie, że mm, nie oczekuj ode mnie takiej natychmiastowej odpowiedzi. I jeżeli wprowadzasz jakieś zmiany, to daj mi proszę czas na to, żebym się mogła do nich dostosować. Bardzo, bardzo szczegółowa instrukcja, jak na styl CS przystało. I teraz drugie zdanie do dokończenia. Bardzo nie lubię, gdy w komunikacji. Bardzo nie lubię, gdy w stosunku do mnie jesteś natarczywy, taki agresywny, zbyt bezpośredni, kiedy krytykujesz moje działania i kiedy oczekujesz ode mnie natychmiastowej odpowiedzi, takiej szybkiej natychmiastowej odpowiedzi. Bardzo Ci, Bogna, dziękuję. Dla wszystkich z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób zrozumieć osoby o stylu CIS i w jaki sposób się z nimi porozumieć, to jest niezwykle przydatna instrukcja. A jeszcze chciałam też zahaczyć o taki wątek słabszych stron, no bo Mówimy cały czas o naszych supermocach, stylach myślenia, motywatorach, wartościach, jak to pięknie, wspaniale nam wszystko funkcjonuje. No ale Bogna, bądźmy szczerzy, pewnie gdzieś czujesz, że masz jakąś taką słabszą stronę. Czy mogłabyś się z nami podzielić, co to jest? No, przede wszystkim ja jestem zbyt krytykancka wobec siebie, i to też wynika z mojego wysokiego C. Lubię zagłębiać się w szczegółach i szukać, powiedziałabym, dziury w całym. Mhm. A jeszcze, jeszcze, właśnie do tego wątku z C też wrócimy. Świetnie, że o tym wspominasz. Pamiętam, że często mówiłaś też o tym, że nie umiesz nawiązywać kontaktów, że nie lubisz tak nawiązywać kontaktów. Powiesz więcej na ten temat? Tak, ja mam ogólnie taką trudność w nawiązywaniu kontaktów, jeśli chodzi o większą grupę, bo jeżeli spotykam się z jedną osobą, wszystko jest ok, ale gdy mam nawiązać jakiś taki kontakt, pierwszy kontakt z grupką osób, no to mam z tym problem. Ja ogólnie nie jestem mistrzem small talku, nie za bardzo wiem, co wtedy powiedzieć. Chociaż nad tym też pracowałam i teraz już mam takie podstawowe pytania, o co można zadać, zapytać inne osoby. No ale pierwsza rzecz, która właśnie u mnie jest widoczna, to jest ta trudność w nawiązywaniu kontaktów w większej grupie. I jeszcze tutaj kiedyś mówiłaś, że wiesz, żeby po prostu teraz się już uśmiechnąć na wejściu do kogoś, żeby ten pierwszy kontakt łatwiej nawiązać, nawet niekoniecznie werbalnie. Ja chciałam potwierdzić to, co powiedziałaś, że świetnie kontaktujesz, jakby utrzymujesz relacje. Utrzymujesz relacje już nawiązane wcześniej, tak? Czyli m, pamiętam, gdy do mnie napisałaś, gdy się poznałyśmy. Na Instagramie, i my chyba przegadałyśmy z dwie godziny na tym Instagramie, i byłam taka pozytywnie zaskoczona. Mówię, wow, Bogna tak fajnie się mną interesuje, zadaje pytania, opowiada o sobie, czyli jesteś niezwykle mocna i to z tego stylu S, tak? W tym utrzymywaniu relacji. I fajnie, że zdajesz sobie sprawę z tego, że trudność sprawia ci takie wejście w nowy kontakt, no bo nad naszymi zachowaniami możemy pracować. Gdy zdajemy sobie sprawę, albo coś nam przeszkadza po prostu w naszych zachowaniach, wiemy, jak temu zaradzić. Chcemy się nauczyć, jak temu zaradzić. A to są takie proste metody, jak uśmiech na początek, dobra energia na początek i to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Zadawanie pytań dla wszystkich osób o wysokim stylu S czy C. Weźcie od tam, tę podpowiedź. Przygotujcie sobie listę pytań i zamieńcie się w słuch, i wtedy ta osoba poczuje się: Wow, takim bohaterem waszej rozmowy, a wy będziecie mogli sobie posłuchać i poznać tę osobę. Chciałabym też podpytać Ciebie o Oto, bo nie masz wysokiego stylu D oraz stylu I. D to jest styl dominujący, to są takie osoby, które są skupione na celach i bardzo szybko je realizują, szybko decyzje podejmują. Osoby o stylu I, inspirującym, to są osoby, które no, właśnie inspirują otoczenie poprzez rozmowę, właśnie te small talki, zachęcanie innych, optymizm, no... Czego mogłabyś się od tych innych ludzi o tych innych stylach nauczyć? Może coś podziwiasz w stylach D i w osobach o stylu I? Tak, jeżeli chodzi o styl D, to to, co doceniam, to co podziwiam, to jest ta szybkość podejmowania decyzji. To jest to, że te osoby nie zagłębiają się w szczegółach, bo ja niestety mam taką tendencję, a te osoby po prostu ok, mają jakiś cel, chcą szybko go zrealizować i dla nich ważny jest taki, taki globalny obraz sytuacji, a nie jakieś tam szczegóły. I to bardzo, bardzo doceniam w tym stylu D. A jeżeli chodzi o styl i, to bardzo podoba mi się to ta łatwość nawiązywania kontaktów, ten ich optymizm, to, że wszystko będzie dobrze, popatrz wszystko będzie OK. No nawet. Jak tak pomyślę o naszym wywiadzie, tak? Gdybym miała wysoki styl i to bym powiedziała, a będzie dobrze, będzie fajna atmosfera. No nie. Nie stresowałabym się tak, jak się stresowałam przed naszym wywiadem, bo właśnie mam wysoki styl, C, jest, a niekoniecznie i. I tego mi właśnie brakuje, tego optymizmu, tego, że będzie dobrze, że nie będzie tak źle. No tak, to, to doceniam. Tutaj nadrabiają stylę C, bo ja też mam na pierwszym miejscu styl C, właśnie dobrym przygotowaniem w zasadzie. Pięknym, merytorycznym, technicznym przygotowaniem do e, swoich projektów, więc ten stres niwelują tutaj. Natomiast ja mam troszeczkę stylu i też w sobie, więc nadrobiłam za nas, więc, więc pożartowałyśmy, porozmawiałyśmy i obie weszłyśmy e, tak już e, z fajną energią, w ten nasz wywiad. Ty świetnie przygotowana, ja też mam nadzieję, świetnie przygotowana i jakoś zobacz, jak nam ta rozmowa płynnie, w e, e, dobrej energii właśnie. Idzie. No dobrze, no my tak ładnie, pięknie pochwaliłyśmy te inne style, no ale chyba jest coś takiego, co mogło cię też irytować, drażnić w stylu, w osobach o stylu D dominującym, w osobach o stylu I inspirującym, i chciałam Cię właśnie o te aspekty zapytać. No i przede wszystkim, bo to jest najważniejsze pytanie. Jak sobie teraz po zrozumieniu tego całego modelu DISK radzisz z tym, z tym postrzeganiem innych stylów w jaki sposób? I co też możesz w zasadzie innym podpowiedzieć? Jak, jak patrzeć na te style, żeby je zrozumieć, a nie wyłącznie oceniać? To tak, jeżeli chodzi o styl D, to to, co mnie irytowało, to przede wszystkim ten styl komunikacji. Ta szybkość, taka w mowie, to, że już ma być zrobione na, na, na wczoraj, tak? Trochę taki agresywny styl zachowania, taki dominujący, trochę autorytarny. No ta szybkość przede wszystkim, to, to, to mnie irytowało. Jeżeli chodzi znów o styl i, to przede wszystkim gadatliwość. To, że te osoby no, nie mają w zwyczaju dopuszczania innych do głosu. One lubią być w centrum uwagi, tak, jestem tu na środku, podziwiajcie mnie, mam ciekawe rzeczy do powiedzenia, a niekoniecznie są dobrymi słuchaczami. I kiedy mamy do czynienia z taką osobą o stylu i, no to możemy poczuć się tacy niewysłuchani. I to, no, to mnie irytowało. No właśnie, to co z tym robisz i co możesz na, na, na naszym odbiorcom yy, czy też słuchaczkom yy, zaproponować? Jak patrzeć na ten styl D, żeby go lepiej zrozumieć, yy, i jak się zachowywać w stosunku do osoby o stylu I? Tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o styl D, to kiedy się komunikujemy z, takim, e, z osobą e, o takim stylu, to przede wszystkim nie zagłębiajmy się w szczegółach, tak? Nie zwracajmy uwagi na szczegóły, tylko przedstawmy taki sumaryczny obraz sytuacji, globalny. Jakby e, idźmy od razu tak do, do środka, nie, do celu, do, do celu, celu. No właśnie. Super. A z tym i właśnie, no bo, bo do tego i, no dobra, no, mógł Cię drażnić, bo tak gada, a co możesz teraz zrobić, jak spotykasz taką osobę? Przede wszystkim ta osoba, no ona chce być wysłuchana. I to, co. Jak trzeba podejść do takiej osoby? Przede wszystkim pokazać to uznanie, uznanie dla jej osiągnięć, docenić tą osobę i powiedzieć jej fajnie, że tak troszczysz się o tę atmosferę, dbasz o to, aby każdy tutaj był zadowolony docenić to i ta osoba naprawdę ona, ona chce współpracować i ona chce się komunikować, chce mieć ten dialog, tylko właśnie warto ją docenić, warto pokazać to, że my doceniamy, że ona chce właśnie kreować taką fajną, przyjazną atmosferę. Tak, i jeszcze wracając do stylu D, no to na pewno też, tak jak mówisz, prosto do celu, nie owijać bawełnę, no i na pewno nie zrzędzić i mówić o problemach wiecznie, nie? Tylko o czym powinniśmy mówić do stylu D? Tak, no o konkretach. Jak no. wygląda sytuacja, tak, tak, fakty. I rozwiązania. Nie, 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 nie podchodzić do tego emocjonalnie. Tak, i rozwiązania. To słowo klucz. Tak. Mówmy o rozwiązaniach, czyli nie wiem... Spa nie o nie, wiem, nie, mam, nie mam, nie wiem czego. O, nie mam kabla, to zaraz, o Jezu, nie mam kabla. Mówię, tu jest sklep, w który mogę kupić ja kabel. <laughs> Albo co tam może być takiego, o jej, spadła nam sprzedaż. No dobra, to co możemy zrobić, żeby ten sprzedaż poprawić? I taka drobna zmiana w komunikacji. Naprawdę może zdziałać cuda, i wtedy z tym stylem D jesteśmy partnerami, pokazujemy, że jedziemy na tym samym wózku, prosto do celu, właśnie, co nie jest oczywiście łatwe, ale potrenujcie, sprawdźcie. Czyli do stylu i uśmiechnijmy się, bo styl i musi czuć, że go lubimy. Że, on, że ta osoba po prostu jest przez nas, tak jak pięknie powiedziałaś, akceptowana, i wtedy ona przestaje aż tyle gadać. Wtedy już nie czuje takiej potrzeby. Zwróć na mnie uwagę, halo, halo. No dobrze. E, powiedziałyśmy właśnie o takich e, ciekawych wątkach dotyczących tych różnych czterech stylów. Chciałam zapytać też Ciebie o to, w jaki sposób zachowujesz się, i tutaj mówię o trudnych zachowaniach, w stresie. Czyli nasz, e, e, nasze badanie, Disk 4D, pokazuje nasze zachowania w sytuacjach pod presją, czyli może być to taka sytuacja, dla każdego oczywiście coś innego jest stresujące, nie będziemy teraz w to tak bardzo wchodzić, natomiast. Każdy z nas boi się różnych rzeczy. Na przykład styl D boi się utraty kontroli, styl I boi się odrzucenia, o którym wspomniałaś. No czego się boi czasami Bogna i jak sobie z tym radzi Bogna w stresie? No ja głównie obawiam się krytyki i to Czyli z tego z stylu C. C. Mhm, z tego C właśnie to jest ta obawa przed krytyką, a ze stylu S? Um... Ja y, boję się utracić y, bezpieczeństwo. To powiedz nam więcej, jak to się przejawia na co dzień, no nie, ten strach i jak można sobie z tym radzić? To tak, jeżeli chodzi o styl C, to zauważyłam, że w sytuacji takiej y, no, stresującej, ja mam tendencję niestety do zagrzeba zagrzebania się w szczegółach. Ja i tak. <grym> Bardzo patrzę na szczegóły, a jeszcze jak stresuję się czymś, to to jest bardzo, bardzo widoczne. I nawet przygotowując się do wywiadu z tobą, jak już się zbliżał ten wtorek, bo nagrywamy we wtorek, to ja po prostu. Byłam tak zestresowana, zaczęłam myśleć o jejciu, czy ja wszystko, e, czy ja jestem dobrze przygotowana, a może jeszcze to, a może jeszcze to, i wpadłam w, właśnie w tę pułapkę tych szczegółów, i to się u mnie bardzo mocno objawia, właśnie e, to zagłębianie w szczegółach, też takie krytykanstwo, e, szukanie negatywów niestety, e, w każdej sytuacji, nawet jeśli sytuacja nie wygląda na. Taką negatywną, to ja będę szukać po prostu tych negatywów. I to jest ten styl C, a styl S to zauważyłam, że ja w sytuacji takiej stresowej mam tendencję do wycofywania się. I na przykład, jak, się, jak czuję, że sytuacja jest, tak robi się gorąca, może dojść do jakiejś kłótni, ja po prostu boję się wybuchnąć, czuję, że wybuchnę, bo już coś mnie wkurza. Ktoś po prostu, nie wiem, to już na. na... Poziomie wartości na przykład się nie zgadzamy i już po prostu się tutaj we mnie budzi, a nie chcę po prostu doprowadzić do jakichś zgrzytów, to ja się wycofuję i się w ogóle nie odzywam, i tłumię to w sobie. I to jest właśnie ten styl S, tak? Utrata tego poczucia bezpieczeństwa, spokoju. To właśnie po, po, podpowiedzmy tym wszystkim osobom z wysokim stylem C i z wysokim stylem S co robić, na czym się skupiać w takim razie, czego unikać. Przede wszystkim rada dla osób o wysokim stylu C, Wyobrażenie sobie, to myślę, że to jest najlepsza rada. Wyobrażenie sobie najgorszego scenariusza. Zastanowienie się, co najgorszego może się stać, jeśli coś nie wyjdzie. Najlepiej wypisanie sobie tego na kartce. To z jednej strony, a z drugiej, co najlepszego może się stać. I rzeczywiście, jak sobie zaczęłam, zaczęłam się zastanawiać, okej, okay, co najgorszego może się stać, jeśli źle wypadnę podczas tego wywiadu. No co, no, no przecież świat się nie zawali, prawda? Świat będzie y, się toczył dalej. A tu od razu jeszcze podpowiem taką mo mo modyfikację, prawda? Że oprócz wypisania co najgorszego, dopisać to, co ja mogę zrobić, żeby zaradzić temu najgorszemu, czyli dobry mikrofon, zrobiłyśmy to zresztą, no nie. Próby, czy działanie. Przygotowanie. No, spotkałyśmy się co najmniej trzy razy, już chyba myślę, żeby sprawdzić, czy wszystko działa technicznie, czy obraz, czy dźwięk i tak dalej. I dzięki Bogu, że się spotkałyśmy, bo z dźwiękiem miałyśmy zamieszanie. Czyli pamiętajmy, że jak wypisujemy sobie te rzeczy z czarnego scenariusza, to dopisać od razu, OK, plan A, B, I, C, I, D. I wtedy tak troszeczkę już luzujemy. Ale też podoba mi się to, co powiedziałaś o tym wypisaniu e, tych pozytywów, bo wtedy co to, w czym to Tobie pomogło, że wypisujesz sobie te pozytywne rzeczy. No, y, zdajemy sobie sprawę, że możemy wypaść dobrze, że może, y, no, może to być pozytywne. Bo właśnie te wysokie style C mają taką tendencję do widzenia wszystkiego w czarnych barwach i po prostu my już widzimy, że stanie się tragedia, nie wiem, będzie źle. A potem się okazuje, no i tak jest praktycznie zawsze, że nie jest tak źle, jak sobie to wyobrażaliśmy. Tak, a co, co, co podpowiesz osobom, które ciągle głową tkwią w przeszłości i zrzędzą, że o Jezu, coś poszło źle, coś poszło źle, albo odwrotnie, właśnie coś pójdzie źle, coś pójdzie źle? Na czym powinny się skupiać? Przede wszystkim w takiej sytuacji zatrzymać się i zastanowić: ok, jaką lekcję mogę z tego wyciągnąć? Bo jakby nie możemy wrócić do przeszłości, nie możemy jej zmienić. Tak, jesteśmy teraz, ale mamy wpływ na przyszłość. Więc zastanówmy się, jaką lekcję możemy z tego wyciągnąć, bo naprawdę nawet z najgorszej sytuacji możemy wyciągnąć coś dobrego. Więc zamiast tak rozkminiać, tak? a czemu to nie wyszło, czemu? Zastanówmy się. Jaki jest jeden pozytyw? Tak, i tutaj właśnie pożyczmy sobie od stylu D, skupienie na rozwiązaniu zamiast na problemie, bo jak y, tłumaczę czasami ludziom, jak komunikuje się styl D i C, to pokazuję taką oś. I na jednej, jednym końcu osi jest styl C, który wiecznie się odwołuje do przeszłości, bo kiedyś nie wyszło, to teraz nie wyjdzie, bo zrobiłam błąd 5 lat temu tak itd., itd., a na, drugiej, na drugim końcu osi znajduje się styl D, który mówi: Dobra, mleko się rozlało, trzeba posprzątać. Patrzmy do przodu, patrzmy w przód. I niestety wtedy osoba w stylu C i D nie może się dogadać i spotkać pośrodku, bo jeden ciągle ciągnie do negatywu, do przeszłości, a drugi mówi: Ale o co ci chodzi? Przecież możemy spojrzeć w przyszłość. A cała sztuka polega na tym, czym się z nami podzieliłaś. Skupić się na tu i teraz. Zobaczyć, prawda, nie, nie trzeba sięgać do tej przeszłości tak daleko jak D, no nie? Wystarczy spojrzeć na te drobne usprawnienia, no i troszkę z stylu I pożyczyć sobie. Tego, tej świadomości, że życie ma dwie strony. Ma też tą szklankę do połowy pełną, nie tylko pustą. Tutaj też na pewno pomaga praktykowanie wdzięczności. Z tego, co wiem, ty praktykujesz od jakiegoś czasu też wdzięczność. Tak, no to wzięłam ten pomysł od ciebie po, konsulta z, po konsultacji z tobą. Ja już słyszałam o tym wcześniej, ale jakoś tak nie podeszłam do tego na poważnie, bo myślałam sobie. No ale w sumie co mi to da? No a ty Klaudia jak powiedziałaś mi, ale to naprawdę, to naprawdę działa i też podeszłaś do tego w taki naukowy sposób, a na mnie to jak wiesz, dobrze funkcjonuje, dobrze działa. Więc ja w moim mam taki biznesowy planer i tam jest w, w każdym dniu za co jesteś wdzięczny, wdzięczna i zawsze staram się znaleźć choć jedną pozytywną rzecz. A co podpowiemy osobom o stylu S, które uznają, że nie mam nic do powiedzenia, wycofują się, nie wchodzą w konfrontację, bo dla nich to każde, każda komunikacja, gdzie ktoś się troszeczkę z kimś różni, już oznacza konfrontację, prawda? Co, co byś im podpowiedziała i co ty robisz? Tak, te osoby o wysokim stylu S muszą powinny zrozumieć, że to jest uczciwe w stosunku do innych ludzi. Wyrażać siebie, bo to naprawdę nie jest fair, kiedy ktoś tłumi swoje emocje, przykrywa. Druga osoba myśli, że wszystko jest ok. A potem właśnie dochodzi do takich sytuacji, że są jakieś zgrzyty, i niektórzy nie za bardzo wiedzą, skąd to się bierze. Dlatego że te osoby o stylu S właśnie tłumią długo coś w sobie. I um, one powinny sobie zdać sprawę, że innym ludziom należy się. Um, jak to powiedzieć? Należy się ta uczciwość? Tak, ta hmm. prawda, ta wiesz, Tak, ta, ta, dokładnie. No, jakbyśmy szukali jakiegoś najlepszego słowa, bo szukamy, no po prostu powiedzenie im, jak sprawy się mają, nie? Nie oszukujmy tych ludzi, że czujemy się zadowoleni, gdy tak nie jest. Tutaj na pewno też pomaga oczywiście ćwiczenie wdzięczności, ale też taka, takie po właśnie pomyślenie sobie o tym, że dzięki konfrontacji świat się rozwija. Dzięki temu, że jesteśmy różni i możemy wymieniać ze sobą poglądy, to my się wszyscy rozwijamy jako ludzie i zachęcam, żeby unikać w ogóle słowa konfrontacja, tylko mówić o pięknych różnicach i o pięknej komunikacji między różniącymi się ludźmi, bo samo słowo konfrontacja jest już odstraszające, samo słowo konflikt już powoduje paraliż, więc tutaj też przypomnę, że nagrałam odcinek o asertywności, do którego Was wszystkich serdecznie zapraszam, też pobrać możecie karty pracy do tego odcinka, no i odcinek o pasywnej agresji, bo Bogna, tutaj wspomniałaś o tym tłumieniu emocji, czyli tak naprawdę naszej złości. Tłumieniu tej takiej naszej frustracji, która się przeradza w taką olbrzymią złość, która prędzej czy później w jakiejś formie wybuchnie. Więc Bogna, bardzo Ci dziękuję za te konkretne, jak zwykle w Twoim stylu, podpowiedzi. Dziękuję Ci też za to, że powiedziałeś nam, jak sprawy się mają, że ładnie, pięknie, mamy pewne supermoce. Tylko, że całą sztuką w tym wszystkim jest to, aby mądrze zarządzić też słabościami naszymi. Jak czegoś nie potrafimy delegować, to tym wspomaga. Jak w czymś się nie odnajdujemy, to znaczy, że może jakiś motywator tam kuleje trzeba zmienić pracę może, może się przebranżowić. Jak w komunikacji coś nie działa, no to się nauczyć też stylu komunikacji innych ludzi i to w dwie strony powinno działać. I tłumaczyć też ludziom. Hmm. Prawdę o sobie, właśnie, uczciwie mówić, czego pragniemy, czego potrzebujemy do komunikacji. I mam takie na koniec jeszcze dla ciebie zadanie. Wyobraź sobie Bogna, że jesteś członkinią misji specjalnej, która ma zasiedlić obcą planetę. Za chwileczkę wsiadasz do jakiejś rakiety, czy tam statku kosmicznego, jak zwał, to zwał. No i. Masz tam się przydać na tej planecie, no bo wykorzystasz jakieś swoje supermoce, ale przede wszystkim też chciałam zapytać, jak gdybyś miała wpływ na tworzenie tej planety, no to jaka byłaby taka idealna planeta Bogny? Pamiętajmy, że tam już wszystko jest, jest powietrze, piękna natura, no po prostu nie ma jeszcze człowieka, nie ma cywilizacji. Na pewno na takiej planecie panowałaby różnorodność. I ta akceptacja dla różnorodności, na pewno nie byłoby żadnych form dyskryminacji, i z pewnością nie zasiedliłabym tej planety osobami takimi jak ja, czyli o wysokim C i S, z tego względu, że no, wszystko działoby się zbyt powolnie, zbyt powolnie, brakowałoby tego powiewu, optymizmu, tej szybkości działania, za bardzo byśmy się tam zagłębiali w szczegóły, Mogły być, mogłoby dochodzić do takich sytuacji, że właśnie ktoś tam ukrywa to co, to, co ma w sercu, więc na pewno byłoby miejsce dla osób o wszystkich stylach komunikacji, zarówno D i S, C. tylko bardzo bym chciała, żeby wszystkie te osoby były ich, Świadome, najlepiej jakby były po takim właśnie po zrobieniu badania Disk 4D, żeby właśnie miały tą świadomość, jakie są ich style zachowań i jak też komunikować się z innymi osobami. To jeśli chodzi o style zachowań, czyli były, byłyby zarówno te style D, jak i ISC. Jeżeli chodzi o style myślenia, też zależałoby mi na tym, żeby każdy styl myślenia tam się pojawił i żeby dobierać pracę, dystrybuować te różne czynności zgodnie z, ze stylami myślenia. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś jest właśnie mocny w kreowaniu, żeby wymyślał różne rzeczy, różne projekty. Realizatorzy właśnie by realiza, realizowali osoby, które są właśnie mocne w takiej strategii, układałyby te procesy, łączyłyby kropki i tak dalej i tak dalej, żeby właśnie każdy wykorzystywał jak może te mocne strony. To jeżeli chodzi o teams, bardzo zależałoby mi też na tym, żeby była równość, żeby każdy był traktowany na równi, żeby nie było właśnie jakiegoś tam podziału, żeby panowała lojalność, żeby kiedy ktoś komuś daje jakieś słowo, żeby się wywiązał z tego słowa, żeby też panowała niezależność, bo to jest też piękne, właśnie, że my możemy działać na swój sposób, pod warunkiem oczywiście, że też akceptujemy te różności. No bo gdyby każdy działał według jakichś schematów i nie mógł, nie mógł pokazać tej swojej niezależności, no to dusiłby się, prawda? No, każdy też powinien się. Um... Tak spełniać właśnie właśnie w tym w czym najba... bo tutaj też dotknęłybyśmy dzięki temu prawda z tej niezależności możemy przeskoczyć do motywacji no bo wszyscy pewnie zakładam na tej planecie mogliby Rozwija cię w zgodzie ze swoimi motywacjami, a do tego ta niezależność się przyda, prawda? No bo każdy byłby tutaj em, taki pewien, prawda, na tej planecie, że wow, mam prawo do tego, żeby działać w zgodzie ze sobą. Czy ja dobrze odczytuję to, co Dokładnie, to tak. Żeby każdy też był świadomy e, motywacji różnych osób. Czyli na przykład osoby, które są, e, które motywuje wiedza, żeby. Nie proponować im na przykład, nie wiem, podwyżki, jeśli one nie mają tego motywatora, nie wiem, ekonomia, tylko zaproponować im jakieś szkolenia. Coś takiego rozwojowego, jeżeli ktoś ma mocny ten motywator ekonomia, żeby właśnie zaproponować podwyżkę. A załóżmy, ktoś by miał motywator wpływ, ja akurat do tego motywatora nie mam, nie mówiłyśmy o tym motywatorze, to zaproponować awans. Bogna, dotknęłaś niesamowicie ważnego wątku, bo właśnie ten poziom baj, czyli poziom motywatorów to jest taki. Secret Sauce taki sekretny składnik, którego często brakuje naszym pracodawcom, albo jak my tworzymy firmę i kogoś zatrudniamy czy delegujemy, aby zrozumieć, co rzeczywiście angażuje daną osobę. No i tak jak powiedziałaś, Karmimy ludzi tym, czym sami chcemy być karmieni, a to nie o to chodzi. A jeśli chcemy patrzeć w jakimś kierunku, to zatrudniajmy osoby, które mają podobne motywatory do nas. Czyli tak jak pięknie powiedziałaś o tym, że chciałabyś mieć różne style disk na tej planecie, różne osoby, osoby o różnych stylach myślenia, to ja też tak podpowiadam, żeby w swoich firmach, w swoich zespołach. Otaczać się taką różnorodnością na poziomie stylu komunikacji i stylu myślenia. Natomiast jeśli zależy nam bardzo na jednym spójnym kierunku myślenia i pielęgnowaniu konkretnych wartości, to tu warto rzeczywiście przebadać taką osobę, bądź też bardzo głęboko z taką osobą porozmawiać, żeby spróbować zidentyfikować, czy ten kierunek i wartości są podobne. No bo na dłuższą metę, czy to w związkach takich intymnych, czy w zespołach, czy w przyjaźniach, no nie ukrywajmy, bo chodzi o to porozumienie dusz, chodzi o to, że my mamy nie patrzeć tylko na siebie, ale właśnie w jednym kierunku, i wtedy. Nawet jakieś nieporozumienia na poziomach komunikacyjnych szybciutko da się rozwiązać. Bogna, bardzo Ci dziękuję za to, że się tak niesamowicie dzielisz z sobą, za to, że nie wahasz się powiedzieć właśnie też o tych słabościach, że dajesz tyle Twojej wspaniałej energii, merytoryki, że tak się pięknie technicznie przygotowałaś. No i na koniec zadam Ci takie pytanie: no bo bardzo długo pracowałaś z badaniem Disk 4D. Bardzo się do niego przyłożyłaś, zrobiłaś wszystkie ćwiczenia, miałyśmy spotkania. Rzeczywiście tutaj wykorzystujesz też na co dzień tę wiedzę, a o to chodzi, żeby to jakby nie leżało w szufladzie, tylko żeby tego używać. Jaka jest dla Ciebie najważniejsza korzyść z, z takiego badania, z takiej wiedzy? Oraz no, komu, jakim grupom ludzi byś rzeczywiście zaproponowała takie badanie, bo ja wiem, że każdemu się przyda, więc chciałam Ciebie też zapytać, co Ty na ten temat sądzisz. No i przede wszystkim też poprosiłabym Cię o to, żebyś tak w dużym skrócie też nam powiedziała, do czego, który poziom ci się w życiu przydaje. To badanie przede wszystkim dało mi taką klarowność co do tego, czym ja się chcę zajmować. W jakim kierunku iść, jakie oferty proponować, z jakimi ludźmi w ogóle chcę pracować, jakich klientów chcę mieć, w jaki sposób też komunikować swoje oferty. To jest też dla mnie bardzo ważne i też dało mi taką jasność, że jednak własna firma to jest coś dla mnie. Bo często też słyszałam od zwłaszcza w mojej rodzinie, od rodziców, że po co ty tak um, no wiesz, własna firma to duże y, zobowiązanie i tak dalej, ryzyko. Pójdź do normalnej pracy, wtedy będziesz mieć spokój. Y, co miesiąc będziesz dostawać wypłatę. I teraz po zrobieniu badania Disk 4D wiem, że ta moja wartość, niezależność i ten motywator ekonomia y, one się świetnie przydają właśnie w prowadzeniu własnej firmy i ja mogę zarabiać na własnej wiedzy. I teraz mam taką właśnie klarowność co do tego, że idę w dobrym kierunku, że własna firma jest dla mnie. Powiem szczerze, że wcześniej nie za bardzo rozumiałam osoby, które pracują dla kogoś i które jakby wytrzymują w jednej firmie kilka lat. Dlatego, że ja no, miałam ten epizod pracy w hotelu, tam wytrzymałam rok <gryw> i w szkole jako animatorka też prawie rok. No i ciężko by mi było. Pracować dla kogoś nie, przez dłuższy okres czasu jeszcze w jednym miejscu, to ja bym się udusiła po prostu. Nawet sobie tego nie wyobrażam i teraz, właśnie dzięki temu badaniu, Disk 4D, ja mam taką jasność, ja wiem, że to jest dla mnie, a nie muszę się domyślać, tak? nie muszę zadawać sobie pytań, a może nie, a może jednak ten etat, a po co to wszystko, po co mi to, na co mi to wszystko potrzebne. Teraz wiem, że idę w dobrym kierunku. Ten, to badanie Disk 4D też bardzo, bardzo mi się przydaje w takich sytuacjach prywatnych, dlatego że ja teraz wiem, jak komunikować się z innymi osobami o różnych stylach zachowań. I wiem, jak komunikować się właśnie ze stylem dominującym, deinspirującym inspirującym, i zdaję też sobie sprawę, jak zachowuje się w sytuacjach stresowych. I na co powinnam uważać, jak nad tym pracować. Wiem teraz też, jakimi wartościami inni ludzie się kierują. Wcześniej nie za bardzo rozumiałam, dlaczego to, jakaś, nie wiem, coś jest dla kogoś ważne, a dla mnie niekoniecznie, i na odwrót. Dlaczego dla mnie tak ważne jest to, aby ktoś dotrzymywał słowa, a dla innych niekoniecznie? I teraz wiem, skąd to się bierze. I rozumiem różne zachowania ludzi, właśnie te motywacje, jakimi się kierują. Rozumiem też, dlaczego jedni są zmotywowani, bo dostali podwyżkę. Tak? Dlaczego na przykład są osoby, które, którym bardzo zależy na tym, żeby stać się nie wiem, menadżerem, tak? żeby być menadżerem na przykład wysokiego szczebla, żeby być jakimś prezesem, a są osoby, których zmotywuje bardziej podwyżka albo jakieś, nie wiem, szkolenia. Tak? Każdy z nas jest inny i tutaj dotykam właśnie tego, tych motywatorów i to świetnie się sprawdza w przypadku menadżerów bardzo bym chciała, żeby właśnie osoby, które zatrudniają innych, albo osoby ogólnie, które mają własne firmy, żeby były świadome tych motywatorów, bo my właśnie, tak jak powiedziałaś, Klaudia, patrzymy na innych przez pryzmat siebie i nam się wydaje, że kogoś zmotywujemy, na przykład podwyżką, albo kogoś zmotywujemy oferując nie wiadomo ile szkoleń, kursów, a ta osoba może tego nie docenić, bo ona po prostu chce, nie wiem, awans dostać, a niekoniecznie Podwyżkę. Więc to bardzo się przydaje właśnie menadżerom, osobom na swoim, które chcą mieć taką klarowność, czy właśnie idą w dobrym kierunku, czy oferty, które proponują, są zgodne z ich wartościami. Poleciłabym to badanie też takim osobom, które stoją na rozdrożu dróg, które nie za bardzo wiedzą, właśnie w którym kierunku iść. I tak się zastanawiają, czy może założyć własny biznes, czy może jednak y, zmienić pracę, y, nie są za bardzo świadomi swoich mocnych stron. I to badanie pozwoli właśnie zrozumieć mocne strony, zrozumieć też słabe strony, i też pokaza, pokazuje, że niekoniecznie należy inwestować swoją energię w te słabsze strony, bo my mamy taką tendencję, żeby mm, skupiać się na tych słabszych stronach. Y, no, a powinniśmy skupiać się właśnie na tym, w czym jesteśmy dobrzy. No, ale to wtedy trzeba właśnie być świadomym też tych stylów myślenia. No i tak podsumowując, ja jestem wielką fanką rozwoju osobistego. No to już od początku na to naciskam, że dla mnie wiedza, nauka, właśnie rozwój są bardzo, bardzo ważne. I ja w przeszłości wykonałam różne takie. Testy psychologiczne, typu test 16 osobowości, galup, wszystkim znany, ale nigdy nie spotkałam się z tak wielowymiarowym badaniem. Bo, okej, okay, galup, który wcześniej powiedziałabym, że jest to galup, tak? że to jest świetne narzędzie, ale właśnie nie ma tej wielowymiaro wi wielowymiarowości. A disk 4D nie tylko pokazuje nam, Różne style zachowań, możemy zrozumieć, dlaczego dana osoba zachowuje się w ten sposób, możemy też wiedzieć, jak nad tym pracować, jak komunikować się z innymi osobami, wiemy też, jakie zadania, w jakich zadaniach najlepiej byśmy się sprawdzili, czyli to jest ten, ten wymiar Teams. Jesteśmy też świadomi naszych wartości i potrafimy zrozumieć innych ludzi. Tak jak powiedziałam wcześniej, wiemy, że na przykład dla jednych bardziej e, będzie ważna lojalność, znowu dla innych niezależność e, i to też pozwala lepiej nam się dogadywać z ludźmi, i e, my też mamy taką mniejszą frustrację, mniej się frustrujemy, bo e, jak nie jesteśmy tego wszystkiego świadomi. To zaczynamy się zastanawiać, a dlaczego ta osoba tak zrobiła, a dlaczego ta osoba tak zrobiła. Zamiast właśnie na przykład zapytać daną osobę, dlaczego to jest dla ciebie ważne, tak? Mało osób to robi. Nie pytamy, tak? Dlaczego to jest dla ciebie ważne? I jak zaczniemy ten dialog, to wtedy poznamy właśnie te, te, te wartości, więc. To badanie niezwykle pomaga zrozumieć nie tylko siebie, ale też inne osoby i pomaga lepiej się komunikować i, i lepiej żyć prościej, w, prosty, w prostszy sposób. I to, co mi się podobało najbardziej, jeśli chodzi o pracę z Tobą, to to, że Ty nie tylko dałaś to badanie do dyspozycji. Dobra, zrób sobie badanie i wiesz, ręce umywam, rób sobie z tym, co chcesz. Tylko Ty zrobiłaś cały kurs. Do, do tego badania i on jest tak szczegółowy. Ja po prostu jestem pod wrażeniem, jak bardzo on jest dokładny. Jak, jak tutaj widać wielką tą, wiesz, wysoki ten styl C, ja to bardzo, bardzo doceniam, że ty każdy ten wymiar bardzo szczegółowo analizujesz. I każesz podać przykłady, a nie tylko, wiesz, tak ogólnie, ok? Gdzie widzisz na przykład ten styl C, tylko podaj konkretne przykłady. Ja bardzo długo przerabiałam ten twój kurs, ale to nie był czas stracony. Ja bardzo poznałam siebie, zrozumiałam bardzo dużo rzeczy i czasami, wiesz, miałam dość. Pomyślałam sobie: jejciu, ile jeszcze tych zadań jest do wykonania, ale to jak bardzo jak bardzo ja się poznałam. Pomimo, że mnie się wydawało, że ja znam siebie dosyć dobrze, dlatego, że mówię, ja bardzo stawiam na rozwój osobisty, więc byłam świadoma tych moich mocnych stron, ale to, co wiesz, to, jak to teraz u mnie wygląda, no to, to, to jest po prostu niebo, a ziemia, i mamy taką klarowność co do tego, jak używać tych mocnych stron. I to, co mi się podoba, to to, że my. Wdrażamy to, co Klaudia y, nam pokazuje. Y, I to jest bardzo ważne, bo dużo osób y, mówi: Ja przecież to wiem. To no no przecież ja to wiem. Tylko, że co z tego, że wiesz, jeśli nie wdrażasz tego w życie? Każdy z nas wie, jak schudnąć, prawda? Ale jakoś bardzo dużo osób ma problem z, z nadwagą. To tak się śmieją, że w Stanach Zjednoczonych ten biznes, jeśli chodzi o fitness i tak dalej, szacuje się tam, że on jest wart, nie wiem, biliony dolarów, a przecież każdy wie, jak schudnąć, prawda? Więc to mi się właśnie podoba u ciebie, Klaudia, że ty bardzo mocno stawiasz na praktykę. I ten twój podcast nawet, prawda, nazywa się Słuchaj i działaj. Bo co z tego, że ty wykonasz badanie, jeśli dalej nic z tym nie zrobisz? Ile jest takich osób, które wykonały galupa, prawda, ale potem nic z tym nie robią, no i nie wiadomo po co to zrobiły, prawda? Trzeba to wykorzystać w praktyce. Wogna, bardzo Ci dziękuję za tak obszerne przedstawienie tych korzyści i rzeczywiście podkreślam, że najczęściej to nie jest problem narzędzia, bo narzędzia są wspaniałe. Jeżeli są zwalidowane, jeżeli są sprawdzone, jeżeli to są narzędzia stworzone przez odpowiednie instytucje, są to cudowne badania, każde jedno. Tylko problem polega właśnie na tym odpowiednim zrozumieniu wyników, na odpowiednim przejściu przez badanie, no i właśnie na tym, żeby nie tylko się naczytać i schować je do szuflady. Ale po prostu tę wiedzę na co dzień, tej wiedzy na co dzień używać. Bardzo się też cieszę, że, że zwróciłaś uwagę na wielowymiarowość badania, bo tak, rzeczywiście, ja też długo szukałam badania, takiego narzędzia, które pomoże mi bardzo kompleksowo pokazać klientom, czy to klientom takim firmowym, czy indywidualnym, że człowiek to nie jest taki. To nie jest taka, taka istota, którą w szufladeczki powkładamy, nazwiemy kolorkami, literkami i tak dalej i już. Że człowiek ma tyle ciekawych odcieni, tyle ciekawych mamy kombinacji, bo tutaj w samym badaniu mamy 1440 kombinacji, jak gdybyśmy jeszcze wzięli natężenia na wykresach, które się pojawiają, no to naprawdę już są duże, duże liczby i, i to jest taką, wiesz, właśnie moją misją, żeby pokazywać, że nie warto ludzi od razu oceniać, warto zacząć ich doceniać i bardzo cieszyć się tą kompleksowością w naszej osobowości, tak bardzo cieszyć się tym, że się różnimy, a nie zamartwiać się, że ojej, no nikt mnie nie rozumie, ojej, ja sama siebie nie rozumiem. Ja myślę, że takie narzędzia pomagają budować dobrą relację. No, sami ze sobą możemy zbudować dobrą relację, ale też dzięki temu właśnie budować. Coraz lepsze relacje z innymi ludźmi. Bogna, jeszcze chciałam Cię zapytać o Twoje skarby, a w zasadzie o jeden skarb. Wiesz, ja lubię używać różnych metafor, jak ta metafora z drabiną. I też często używam metafory skrzyni ze skarbami, i z tej mojej skrzyni wyciągam bardzo często różne skarbenki. Czy to będą jakieś kanały na YouTube, czy badania, czy książki, czy jakieś różne tam miejsca w sieci. Bogdan, gdybyś miała nam polecić jeden skarbenek, którym chcesz się podzielić, albo, no właśnie, po który warto sięgnąć, to co by to było? To jeśli chodzi o skrzynie skarbów, chciałabym się podzielić taką jedną książką, jedną pozycją, jedną z moich ulubionych, tak naprawdę. Jest to książka biznesowa, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. Pozwólcie, że ją pokażę. Bogna teraz sięga właśnie po książkę, a widzę, że na półce jest. To jest książka Ekera, z tego co pamiętam, tak? Tak. Bardzo fajna książka, e, czyta się ją bardzo, bardzo e, szybko. Ja też słuchałam audiobooka, na początku powiem szczerze, zaczęłam od audiobooka. No i tak mi się spodobał ten audiobook, że pomyślałam, nie no muszę sobie zakupić tę książkę, dlatego, że tutaj są też ćwiczenia e, i ta książka no, wywarła na mnie niesamowite wrażenie. No teraz to... E, jak sobie tak myślę, ona być może dla osób, które mają dużą taką świadomość finansową, świadomość jeśli chodzi o pieniądze, o ekonomię, może nie jest jakaś, nie wiem, nowatorska, ale ona pokazuje bardzo fajnie to, że każdy z nas ma taki indywidualny schemat pieniędzy i sukcesu, i że tak naprawdę to, jaką my mamy sytuację finansową teraz. Można wytłumaczyć przez chociażby nasze doświadczenia życiowe, na to jak w domu podchodzono do pieniędzy. Ta książka pozwala bardzo dużo zrozumieć. Ja też zrozumiałam to, że w pewnym sensie ja powielam schematy z domu rodzinnego i nad tym pracuję. Gdybym ja nie zdawała sobie z tego sprawy, no to ciężko by mi było to zmienić, bo wiadomo, jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany, to na początku trzeba być ich świadomym. Więc to, więc ta książka naprawdę, no, otwiera oczy. Bogna, to jeszcze raz Ci dziękuję za to wszystko, czym się dzisiaj z nami podzieliłaś. No, nie dziwi mnie, że Twój skarbenik jest tak mocno powiązany z motywatorem ekonomia. Myślę, że dla każdego jest to, po, kto, kto czuje, że chce popracować z przekonaniami finansowymi, pozycja obowiązkowa, taka fajna na start. No i, no, ja już ci kilka razy dziś dziękowałam za to, że się z nami dzielisz. Chciałam też powiedzieć o tym, że udowadniasz Bogna, że osoby z wysokim motywatorem wiedza nie tylko siedzą i wkładają do głowy wiedzę, ale również potrafią, gdy chcą i gdy są świadome tych różnych swoich też ograniczeń potencjalnych, tę wiedzę wdrażać, tę wiedzę wykorzystywać w praktyce. No, cała rozmowa w zasadzie była o tym naszym działaniu i o tym, że tak ważne jest to, żeby ponazywać pewne sprawy u nas, zaakceptować pewien stan rzeczy i tak jak to pięknie zaznaczyłaś, dzięki temu możemy wprowadzać zmiany. Chciałam Cię zapytać, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy? Czy warto szukać tej swojej ściany? Warto i naprawdę chciałabym wszystkich zachęcić do zrobienia badania Disney 4D, bo tak jak powiedziałam, to nie tylko pomaga w takim życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. I to badanie naprawdę przyda się każdemu. Każdemu. Czy osoba jest na etacie, czy pracuje dla siebie, czy ma lat 20, czy ma lat 40, naprawdę każdy wyniesie z tego badania bardzo dużo. I dzięki temu badaniu, gdyby każdy zrobił to badanie Disk 4D, to na pewno nasz świat byłby o wiele lepszy. I właśnie ten piękny świat chcemy wszyscy budować, i też jest to moją misją. A jeszcze mi się teraz przypomina, że nagrałam również rozmowę z moim mężem. Tam mówimy właśnie o oboje, o naszych profilach Disk 4D. Więc jeśli jeszcze nie znasz tej rozmowy, to serdecznie Cię zachęcam do odsłuchania tej rozmowy w formie podcastu. Mówimy właśnie o tym, na co zwrócić uwagę, budując dobry, taki długotrwały, oparty na zaufaniu i oczywiście miłości związek. Bogna, my się jeszcze zobaczymy wielokrotnie w przestrzeni wirtualnej. Mam nadzieję, że kiedyś również w takiej przestrzeni, już offline. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać, że mogłam wykonać to badanie Disk 4D, bo naprawdę bardzo, bardzo mi pomogło.